Otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich radnych, pana burmistrza, panią sekretarz, pana sekretarza, przepraszam, panią skarbnik, naczelników wydziałów. Przed rozpoczęciem sesji wpłynęły dwa projekty uchwał. Jedno z Komisji Rewizyjnej o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały Państwo tam macie rozdane. I wpłynął drugi projekt uchwały, pod którą podpisało się tylko dwóch radnych, więc w zasadzie nie powinna być procedowana. Dotycząca przyjęcia deklaracji zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego szpitala miejskiego w Rabce-Zdroju, etap drugi. Także może chyba ktoś się chce jeszcze podpisać pod uchwałą. Jeżeli nie, to uchwała nie wchodzi w ogóle. Trzy. Bardzo proszę. Gdziekolwiek. Byle czytelnie. Więc tych dwóch uchwał nie było w porządku obrad, więc należy je przegłosować. Czy wkładamy do porządku obrad, czy nie? Pierwsza. Mogę coś zapytać? Oczywiście. Jaki jest konkretnie, o co tu chodzi w tej uchwale o dodatkową kontrolę nieobjętej planem Komisji Rewizyjnej? O co tu chodzi? Bo komisja, z tego co wiem, była i kontrolowała już, tak? Jeszcze z tego co ja wiem, to jeszcze nie. Boże, pan przewodniczący komisji. No właśnie, bardzo proszę, bo ja nie, to jest niezrozumiałe dla mnie. Wcześniejsza uchwała nie obligowała tam tych dwóch punktów i chcemy dołożyć je, bo to były nieprzegłosowane. Ważne punkty to są akurat do kontroli, dlatego pozwoliłem sobie uchwałą wnieść je uzupełniające. Czyli po prostu rozumiem tak, że poprzednia uchwała obowiązuje i do tej uchwały mamy dodatkowe dwa punkty, które jak były uzupełnieniem tamtej uchwały, którą my przegłosowali, tak? Tak. Tak więc głosujemy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Czy wkładamy to do, znaczy głosujemy nad tym, czy przyjmujemy, wkładamy to do porządku obrad? Głosowało 14 radnych, 10 było za, 1 był przeciw, 3 się wstrzymało. Czyli uchwała wchodzi do porządku obrad po punkcie czwartym, jako punkt piąty. I jest przedruga. Przewodniczący, czyli z tego wynika, że w punkcie czwartym, w punkcie trzecim by wchodziła, tak? Nie, w punkcie piątym. Punkt szósty się punkt piąty się robi punktem szóstym, punkt szósty robi się siódmym, a siódmy się robi ósmym. Dobrze, ale to są uchwały na wniosek burmistrza, a to są uchwały na wniosek przewodniczącego rady. Nie, to jest
To jest jako nie przewodniczący. Uchwała na wniosek radnych. 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 To jest punkt piąty, osobny punkt. I teraz drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, etap drugi. Głosujemy, czy projekt uchwały wchodzi do porządku obrad. Panie Pawle, proszę pomóc tu koledze. To jest, nie. Pan Michał jeszcze nie zagłosowali. Może? Już głosujemy? Tak. Głosowało 14 radnych, 7 było za, 6 było przeciw, 1 się wstrzymał. Czyli projekt uchwały wchodzi do porządku za. A dobrze, nie wchodzi. Ale to ma być bezwzględna większość. Zmiana w porządku obrad musi być bezwzględna. 8 jest bezwzględna ilość głosów. 14. No. Ale się musi być bezwzględna. Także nie, projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości, więc nie wchodzi do porządku obrad. To, ale musi być bez skrajny. To ja bardzo proszę ten pana prawnika. Ale 14 na plus 1, nie? Plus 1 ma być. Ma być 14 na płci. 7 plus 1. To jest bezwzględna większość. A jest 7. Poczekamy na pana prawnika. Niech rozwieje wątpliwości.
Mamy wątpliwość prawną, to znaczy jaka jest w tym momencie, jeżeli na szali jest 14 radnych, to jaka jest bezwzględna większość głosów? Może wyświetlę wyniki tego głosowania? To było głosowanie nad zmianą porządku obrad. Okej. Dzień dobry, witam Wysoką Radę, pana burmistrza, wszystkich zgromadzonych. W tym przypadku, bo to rozumiem, chodzi o zmianę porządku obrad. Tak. To tak naprawdę mamy do czynienia nie dokładnie z bezwzględną większością głosów, tylko przepis, który mówi o zmianie porządku obrad, mówi o bezwzględnej większości, sekundkę, żebym nie przekręcił, ustawowego składu rady. I ustawowy skład rady to jest ustawowy. Czyli 15. 15 osób. Bezwzględna większość w tym przypadku to jest 8 radnych. Także tak to, tak to wygląda od mojej strony. Gdyby to była bezwzględna większość nie ustawowego składu, no to oczywiście w tym przypadku mielibyśmy bezwzględną większość. Ale że to jest ustawowy skład rady, to tak nie jest. To nawet w sytuacji, gdyby na przykład jakiś mandat był nieobsadzony z uwagi na to, że nie wiem, radny zrezygnował, czy z jakiegoś tam innego powodu nie jest radnym i nie został wybrany, to dalej liczymy to od tej piętnastki. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą bezwzględną większość. Niestety, w tym przypadku to jest ustawowy skład rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli mamy sprawę jasną. Projekt uchwały nie wchodzi do porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli sprawozdanie burmistrza Arabki Zdroju z działalności Międzysety. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Arabki Zdroju za okres od 28 kwietnia do 25 maja 2022 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 12 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących zmiany planu finansowego, rachunków dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy, 3 zarządzenia, zmian w budżecie gminy na rok 2022 rok, 2 zarządzenia, zmian dotyczących wykonania uchwały budżetowej gminy Arabka Zdrój, 3 zarządzenia, zmiany zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Urząd Miejski w Arabce Zdroju, 4 zarządzenia. 3 zarządzenia ogólnoadministracyjne w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy zgodnie z wykazem do zarządzenia wywieszonego na 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Arabce Zdroju oraz zamieszczeniu na stronach internetowych gminy i zamieszczeniu w prasie lokalnej w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób, które zamieszkują na terenie gminy Arabka Zdrój, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Arabce Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 4 w Arabce Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 7 upoważnień z rejestru upoważnień ORG. Upoważnienie dla pana Wojciecha Przechrzta do występowania w imieniu burmistrza przed Tauron Dystrybucja S.A. o wydanie warunków przyłączenia do szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy drodze krajowej 28 związanej z budową słupowej stacji transformatorowej na osiedlu Dział. Upoważnienie pani Agnieszki Wójcik, głównego specjalisty do kontroli problemowej pomoc świadczona przez OPS w Arabce Zdroju osobom żyjącym w ubóstwie. Upoważnienie dla Krzysztofa Waniczek do występowania w imieniu burmistrza przed organami w sprawie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w miejscowości Arabka Zdrój w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja rynku w Arabce Zdroju. Upoważnienie dla pana Jana Bętowskiego, przedstawiciela Zybud, spółka ZOO, do występowania przed różnymi organami państwowymi związanymi z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie dla realizowanego obiektu w ramach zadania budowa mostu na potoku Pończanka, upoważnienie dla pana Krzysztofa Sutor, przedstawiciela profes w ramach zadania rozbudowa szkoły podstawowej w Chabówce, upoważnienie dla pani Olgi Nocoń, przedstawiciela firmy NBA Technologie Mroczka i Wspólnicy, spółka jawna, do występowania w imieniu burmistrza przed organami władzy samorządowej i rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami dotyczącymi zadania inwestycyjnego budowa stacji uzdatniania wody Pończanka w Rabce Zdroju etap pierwszy. Upoważnienie dla pani Teresy Syc-Wójcik, przedstawiciela firmy NBA Technologie Mroczka i Wspólnicy, spółka jawna, do występowania w imieniu burmistrza przed organami władzy samorządowej i rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami dotyczącymi zadania inwestycyjnego budowa stacji uzdatniania wody Pończanka w Rabce Zdroju etap pierwszy. W wyżej wymienionym okresie wydałem 8 zarządzeń wewnętrznych jako kierownika urzędu. Zarządzenia wewnętrzne w następujących sprawach dotyczących: powołanie komisji przetargowej dla zadania pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2022 roku, zmiana zarządzenia z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli urządzeń grzewczych w okresie trwałości dla projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródła ciepła na paliwa stałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna działanie 4.4 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji na paliwa stałe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w Krakowie w dniu 30 października 2017 roku oraz poprawy jakości powietrza, umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna działania 4.4 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poddziałanie 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w Krakowie 30 października 2017. Powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Podhalańska w Rabce Zdroju, powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego i Zespole Spraw Obywatelskich, powołanie komisji przetargowej dla zadania pod nazwą wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju, zmiany zarządzenia burmistrza Rabki Zdroju w sprawie zasad rachunkowości projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe oraz likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. Powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju. Powołania komisji przetargowej na realizację zadania pod nazwą usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów zrealizowanych w ramach zadania pod nazwą rozbudowa parku zdrojowego w Rabce Zdroju, zagospodarowanie bulwarów nad Pończanką. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Podpisanie umowy dzierżawy
gruntu przy ulicy Orkana, podpisanie umowy dzierżawy gruntu w Parku Miejskim, uzgodnienie dwóch projektów organizacji ruchu, dokonanie jednego uzgodnienia imprezy biegowej z wykorzystaniem dróg gminnych, dwóch uzgodnień projektu zagospodarowania terenu oraz jednego uzgodnienia ogrodzenia, 19 uzgodnień lokalizacji sieci przyłączy, 6 uzgodnień lokalizacji zjazdu, 9 zgód na przejazd pojazdów nienormatywnych, 2 decyzje o zajęcie pasa drogowego, 12 uzgodnień w toczących się sprawach związanych z wydaniem WZ-ki na potrzeby Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 9 decyzji o podziale nieruchomości i nadanie 5 numerów porządkowych dla nowych budynków. Przygotowanie odpowiedzi na pisma przesłane w sprawach bieżących dotyczących zadań i pracy Wydziału Geodezji. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Pierwsze zostało wszczęte i zakończone postępowanie na utrzymanie zieleni na terenie miasta Rabka-Zdrój. Wpłynęły dwie oferty. Oferta pierwsza, firma Tuja Usługi Ogrodnicze Paweł Chorabik, ulica Orkana 18D, łamane przez 33, cena ofertowa 160 300 zł. Druga firma handlowo-usługowa Kośmider, Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna 24B, cena ofertowa 249 480 zł. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta numer 1, firma Tuja Usługi Ogrodnicze Paweł Chorabik, ulica Orkana 18D, łamane przez 33, cena ofertowa 160 300, z którą została zawarta umowa na realizację zadania. Zostało wszczęte drugie postępowanie na rewitalizację obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru willi Anioł. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Pierwsza oferta, firma Nawigator z Pytkowice, cena ofertowa 9 124 742,10 zł, wydłużenie podstawowego trzyletniego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Druga oferta, spółka Inare, ulica Łabędzia 9, Kraków, cena ofertowa 7 777 777,77 zł, wydłużenie podstawowego trzyletniego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Trzecia oferta, firma Profes remontowo-budowlana Rafał Konieczny z Kawa, cena ofertowa 9 483 300 zł i wydłużenie okresu gwarancyjnego o kolejne 3 lata. W chwili obecnej trwają procedury w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zostało wszczęte postępowanie na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. W postępowaniu została złożona jedna oferta, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna 24B, Rabka-Zdrój. Cena ofertowa 399 135 zł. Skrócenie podstawowego okresu realizacji o 3 tygodnie. W obecnej chwili trwają prace związane z podpisaniem umowy. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Podhalańska w Rabce-Zdroju. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna 24B, Rabka-Zdrój. Cena ofertowa 467 575 złotych 32 grosze. Druga oferta, firma produkcyjno-usługowo-handlowa Pawlimex, Paweł Wojak, Stara Wieś, 646 Limanowa. Cena ofertowa 585 480 zł. I w jednym i w drugim przypadku jest to wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. W chwili obecnej trwają również procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Termin składania ofert jest do dzisiaj. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju. I to już jest drugie postępowanie. Termin składania ofert jest do 31 maja. Postępowanie o udzielenie
zamówień publicznych prowadzony w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulica Bystra w Rabce-Zdroju, wykonanie zejścia do Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, koncepcji architektoniczno-budowlanej, przebudowy, remontu oraz ekspertyzy technicznej zabytkowej willi Lilianna zlokalizowanej w Rabce-Zdroju przy ulicy Nowy Świat 1, naprawa i renowacja zestawów ławek w obrysie koła wraz z żeliwnymi i stalowymi elementami na placu Świętego Mikołaja przed dworcem PKP w Rabce-Zdroju, wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ulica Kasprowicza w miejscowości Rabka-Zdrój, opróżnianie koszy parkowych oraz koszy na psie odchody zlokalizowanych w Parku Zdrojowym przy ulicy Orkana oraz na bulwarach wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy oraz przekazaniem odpadów firmie posiadającej stosowne zezwolenia w roku 2022. Szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Szkolenie pożarowe z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie, współfinansowany w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020. Przebudowa drogi gminnej ulica Tetmajera w miejscowości Rabka-Zdrój, część druga. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w uroczystości nadania medalu opiekuna miejsc pamięci narodowej świętej pamięci Annie Rudzińskiej. Uczestniczyłem w obchodach 150-lecia działalności Ochotniczej Straży Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju. Spotkałem się z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Sopocie. Uczestniczyłem w inauguracji pierwszego etapu Grand Prix Rabka-Zdrój organizowanym w ramach zawodów rowerowych Mini Podhale. Podpisałem umowę na termomodernizację obiektów gminnych z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w obecności parlamentarzystów i naszych radnych. Spotkałem się z naczelnikami ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy. Uczestniczyłem w ekomajówce w amfiteatrze. W bibliotece miejskiej uczestniczyłem w otwarciu wystawy rozpoczynającej obchody 60-lecia TTKF-u w Rabce. Uczestniczyłem w powiatowych obchodach z okazji Dnia Strażaka połączonych z 30-leciem powstania Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Spotkałem się z wiceministrem sportu. Uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Zakładów Komunalnych w Rabce-Zdroju. Uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców dzielnicy Rynek. Brałem udział w inauguracji 36. konkursu recytatorskiego imienia Antoniny Zachary Wnękowej. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wspólników Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju. Uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Rabce-Zdroju. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi i przystępujemy do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Mam czyli jakieś pytania właśnie do sprawozdania pana burmistrza. Bardzo proszę, panie Marku. Panie burmistrzu, nie wiem, czy umknęło mi to uwadze, słuchając tutaj to sprawozdanie pana, było tego wiele. Chciałem zadać pytanie odnośnie zgłoszenia się przedsiębiorców. Pan wspomniał o na ostatniej sesji. Chodzi o dzierżawę z uchwały numer 26, czyli Park Zdrojowy, tam toalety. Wspominał pan, że chyba trzech przedsiębiorców podobno podeszło do tego przetargu i wycofał pan ostatnio tą uchwałę. I chciałbym tutaj szczegółowych informacji. Ale panie Marku, ja mam pytanie, czy o sprawozdanie, to jest do sprawozdania, czy? Bo właśnie, bo nie było wspomniane w sprawozdaniu o tych, bo o przetargach pan wspominał, prawda, to wszystko, a będziemy za chwilkę głosować nad tą jedną uchwałą i czy ci przedsiębiorcy, który z tych przedsiębiorców wygrał ten przetarg? Czy było ogłoszone? Bardzo bym chciał wiedzieć. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, jeżeli można, to ja bym poprosił Pana Naczelnika, może odniósłby się do tej sprawy. Ta uchwała dotyczyła trybu bezprzetargowego, a nie trybu przetargowego udzielenia dzierżawy. W związku z czym takie postępowanie nie było przeprowadzone. Tylko na ostatniej sesji pan burmistrz wycofał tą uchwałę, twierdząc, że zgłosili się jacyś przedsiębiorcy i prosiliśmy o to, żeby właśnie było to procedowane przez właśnie tutaj przetarg. I tutaj nie ma nic wspomnianego, a uchwała wchodzi tutaj drugi raz i chciałbym zasięgnąć informacji, no albo przed głosowaniem, przed uchwałą, albo teraz mogę zapytać, czy tych trzech, czy tam iluś przedsiębiorców się zgłosiło, jeżeli tak, to skąd mieli taką informację, to jest pierwsza rzecz, bo nie było nigdzie ogłoszonego przetargu na tablicy ogłoszeń. I dalej tutaj uchwała nam wchodzi drugi raz, czyli jest to samo. W stosunku do tego gruntu z uchwały nr 26 nie zgłosili się inni przedsiębiorcy, natomiast jeżeli chodzi o dwa inne grunty, zgłosiły się kolejne osoby. Znaczy mi chodzi konkretnie o tą uchwałę 26, bo pan już stwierdził ostatnio, że o te szalety. Nie, do nas się ta uchwała nie wpłynęło do nas żadne pismo w tej sprawie. Nie było, tak? No to mamy tu jakąś dezinformację chyba, albo czegoś ja tutaj nie rozumiem. Dziękuję. Ja może coś dodam, bo wpłynął wniosek, prośba do pana burmistrza, grupy radnych, 8 radnych podpisanych. Może przeczytam. My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju prosimy o wycofanie projektów uchwał 26, 32, 33 z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, ponieważ uważamy, że wydzierżawienie tych terenów na tak długi czas, to jest 30 lat, w sposób bezprzetargowy byłoby dużym błędem i zamyka drogę innym chętnym przedsiębiorcom. Nasz głos nie jest głosem sprzeciwu dotyczącym dzierżawy tych terenów i inwestycji na nich, ale chcemy, żeby odbyło się to na równych warunkach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. To jest prośba do pana burmistrza. Tak, ale ja rozmawiałem między innymi z naczelnikiem wydziału, z panią Anią również i zwrócili uwagę, że jeżeli byśmy to chcieli zrobić w formie przetargowej, to w tym przypadku nie damy rady. Bardzo bym prosił, żebyście to państwo wyjaśnili, bo ja nie mówię, że to jest zła forma, to jest dobra forma, ale że w takiej formie i w takim kształcie my tego przetargu zorganizować nie możemy. Tak dowiedziałem się od wydziału, więc prosiłbym jeszcze proszę o wyjaśnienie. Proszę panią wicenaczelnik o wyjaśnienia, jak to jest faktycznie. W tym przypadku faktycznie nie ma mowy o przetargu, ponieważ my na chwilę obecną nie mamy co dać do przetargu, bo oprócz tego, że mamy tylko wizję budynku, nie mamy nic. Mamy tylko pusty grunt, na którym gmina może zarobić, jeżeli wpuści prywatnego inwestora, bo w gminie nie ma pieniążków zabezpieczonych na to, żeby te budynki postawić. Ludzie, bo to są trzy wnioski, trzy jednakowe wnioski, państwo omawiali to na komisji, tak? Jeden jest na stadionie, jeden jest w parku, jeden jest na bulwarach. Więc jest taka możliwość, tutaj nie ma jeżeli chodzi o przetarg, to nie ma czego dać do przetargu, po prostu nie ma. Nawet tu rozmawialiśmy z panem mecenasem, jakby to dać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, też to nie wchodzi w grę. Jeżeli byśmy chcieli zrobić przetarg, musimy dać coś do przetargu. W tym momencie my nie mamy budynku, więc nie mamy co licytować. Tak, tylko że grunt na chwilę obecną, ten dzierżawca, który chciałby na przykład dostać to bezprzetargowo, tak jak są te trzy wnioski, to po pierwsze, z góry ma narzuconą koncepcję, bo musi ją ustalić z nami. Prosi tylko o 30 lat, z góry zgadza się na to, że będzie płacił czynsz dzierżawny, oczywiście po wybudowaniu budynku, bo na chwilę obecną możemy mu naliczyć tylko za grunt pusty, tak? Bo na tym gruncie na razie nic nie ma. I po 30 latach zobowiązuje się to zostawić na własność gminy.
Więc no, kwestia terminu tej uchwały, która by była później, znaczy podjęta dzisiaj, no musi się to po prostu amortyzować. No musi się to amortyzować. Koszty mniej więcej są określone na 500 000. No tak zawnioskowali ci inwestorzy, którzy chcą tam pobudować te budynki. Oni to przeliczyli i według ich szacunków, żeby to się zamortyzowało, potrzeba 30 lat. Pani Aleksandra? Ja mam takie pytanie, pani Aniu, ponieważ pani twierdzi, że nie było ogłoszonego przetargu, czyli jak gdyby informacja o tych terenach nie wyszła na zewnątrz, dobrze rozumiem? Tak, oni sami przyszli. Te trzy osoby wiedziały, że jest taka możliwość? Nie wiem. Aha. One złożyły wniosek, wnioski wpłynęły do urzędu. Czy można wybudować ubikację w parku? Nie, oni przyszli z koncepcją, z zapytaniem, czy można, i złożyli wniosek. Trzy osoby wiedziały, w którym miejscu dokładnie mogą powstać te inwestycje. Skoro nie było informacji zewnętrznej. My działamy w tej chwili na wniosek. Na wniosek, dlatego czyli że nie zrobiliśmy przetargu. Złożyli oni, inwestorzy, tak jest. Ale tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, proszę mi powiedzieć, skoro nie było informacji na stronie urzędu, nie było informacji w mediach, nikt nie wiedział, że jest taka możliwość, nagle się zjawiają trzej inwestorzy, którzy chcą akurat w tych miejscach zainwestować. To mnie interesuje i myślę, że pani nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie, ja dostałam na swoje biurko wnioski, a druga więc sprawa, rozpatruję wnioski. A drugie pytanie jeszcze, a druga sprawa jeszcze taka, ale pytanie jest do pani Ani, nie do kolegi z Kipiały. W związku z tym jeszcze mam drugie pytanie do pani, tak, tego typu, że pani tu twierdzi, że nie macie co zaoferować do przetargu, co przedstawić przetargiem. Ale skoro pamiętam tutaj komisję i byliśmy na tej komisji, członkowie komisji, i wtedy pani pokazała plany, jakie są przygotowane, jak to mniej więcej ma wyglądać. I to na wejściu do parku z jednej strony i później na bulwarach, prawda? Tak. Czyli w tym momencie powiedziała pani, tym przekonując większość, podejrzewam, radnych, że jest koncepcja. Ładny budynek, jest już plan na to. Czyli to też nie jest prawdą z tego, co pani tu powiedziała? Nie, ta koncepcja to ona chyba siedzi w urzędzie już kilka lat. Kiedyś, ale dlaczego nam z lat 90. jako projekt, który będzie wykorzystany i realizowany? Ponieważ uznaliśmy, że ona jest spójna z tym, co jest pod Grzybkiem. Czyli i można by to było. Tego projektu na przykład przedstawić do przetargu? Nie, bo to jest tylko koncepcja, bez żadnych dokumentów, bez niczego, więc tu jest kwestia no pewnie z 70-80 tysięcy samej dokumentacji. Przy czym dzisiaj my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy dojdzie do tego, żeby tą dokumentację uzyskać, tak? Czyli ciągnąc wątek dalej, to proszę mi powiedzieć, w związku z tym nie będzie to tak wyglądało, jak pani mówi, tak? Czyli praktycznie te osoby, które wygrają, dostaną to pozwolenie na inwestycje, mogą sobie zmienić wygląd tych budynków? Nie, bo koncepcję my musimy ostatecznie zaakceptować. Ale nie to, co pani nam przedstawiła, tak? Znaczy to nie będzie może w 100% się pokrywało, ale przypuszczam, że w 90 paru tak. Dziękuję. Jeszcze chciałem się zapytać do pani, a ile płacą na terenie parku obecni dzierżawcy wszystkich obiektów? Na ile lat, znaczy nie płacą, nie ile płacą, przepraszam, na ile lat mają podpisane umowę? Tutaj był akurat przetarg robiony, tylko że oni mieli tylko na okres wakacyjny i płacą w granicy, bo nie, oni... Nie płacą, na ile lat mają podpisane? Na 5. Na 5 mają w parku, 7 na bulwarach. Panie Darku. Parking, bo akurat no tutaj ten okres jest krótszy, ponieważ te osoby, które są w parku i na bulwarach, no to no raczej nie inwestują, no dokładnie, nic nie inwestują, więc no ten okres jest krótszy, przy czym oni nawet te stanowiska tam wylicytowali prawie po 1500 zł, no to i tak są duże koszty. W rynku jest na 40 lat. Wie pani co, mam pytanie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to, co pani przedtem odpowiadała tu koleżance, że z lat 90. projekt jest. Na niech mi pani powie, jak mógł być projekt z 90. lat na bulwary? Nie na bulwary. Nie. Był projekt. To była koncepcja, jakaś taka luźna koncepcja, która gdzieś się tu przewinęła w urzędzie, a nawiązywała tak stricte do parku, do Grzybka. I stąd się to wzięło. No ale po chodzi prostu. Mi teraz o bulwary. Pytanie. Nie, no to na bulwarach nie było, tylko my stwierdziliśmy, że jeżeli miałoby to powstać, to by mogło powstać na przykład kilka takich pawilonów, ale o jednakowym wyglądzie, żeby były spójne. I to nawiązywało do Grzybka, z tym, że to miało być przeszklone, a Grzybek jest otwarty.
Jeszcze jedno pytanie. Czy te osoby, które się ubiegają o tą budowę i o dzierżawę, czy widziały ten projekt, zaakceptowały, podoba im się, będą realizować? Jak składały wnioski, to nie ukrywam, że byli tutaj w urzędzie, ja im to pokazałam, powiedziałam, o co chodzi, jak to wszystko ma wyglądać, więc zadeklarowały wszystkie trzy osoby we wnioskach, że ostateczną koncepcję ustalą z gminą. Nie ma innej możliwości. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze chciałem zabrać głos. Panie Michale, bardzo proszę. Później pan Robert. Szanowni państwo radni. Od pierwszych tygodni naszego urzędowania, naszej rady, staraliśmy się i mówiliśmy o fatalnym położeniu, nie, ale wykonaniu i umiejscowieniu pod ziemią szaletów. Nie zdawały egzaminu, nie zdawały podstawowych parametrów, nie dawały podstawowych parametrów dla inwalidów czy osób niepełnosprawnych. Od początku prosiłem burmistrza i radę, nie radę, tylko panią burmistrz, pana burmistrza i tu jeszcze z panem Skipiałą byliśmy parę razy tam na miejscu, oglądaliśmy to po to, żeby tylko doprowadzić do zmiany położenia tych szaletów nie w ziemi, tylko na górze. Proponowałem nawet, aby opracować projekt, uzyskać wszystkie propozycje, wszystkie wymagane do tego dokumentacje i zarazem wnieść projekt i prośbę do PFRON-u o dofinansowanie częściowe tych szaletów. Proszę państwa, to jest nasza wizytówka przy wejściu do parku. Dalej, dlaczego, pytanie jest, dlaczego to tak trwa długo? Dlaczego 3 lata mija i dalej nie ma nic konkretnego? Kiedy następuje jakaś klarowna sytuacja w tej chwili, my staramy się to jak gdyby negować. Ja rozumiem 30 lat, ale inwestor, który ma włożyć 500 tysięcy w to, to przecież musi mieć jakąś perspektywę czasu, żeby te pieniądze wypracować i odzyskać. Druga rzecz, przecież my do tych szaletów dokładamy rocznie duże pieniądze, na które na sesji były dokładnie, na komisji dokładnieśmy przedstawiali, jakie są to kwoty. I teraz inwestor, kiedy wybudowałby te szalety, daje te szalety, raczej on te szalety utrzymuje, on partycypuje w koszty utrzymania tych szaletów. Druga rzecz, płaci nam przecież normalne podatki. Więc dziwię się, że całe ryzyko ponosi inwestor, a my ryzykujemy tylko te 30 lat, bo albo się uda, albo się nie uda. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy, aby ta rabka dalej była gnuśna, a żeby ci ludzie, tak jak na wielu sesjach niektórzy państwo radni przedstawiali, nie ma po co do rabki przyjeżdżać, nic się w rabce nie dzieje, nie ma obiektów, nie ma nic. Staramy się teraz wypracować coś, żeby po prostu tej rabce drgnęło. To są podstawowe punkty. Jeden przy wejściu do parku, drugi na bulwarach, trzeci tam przy tym centrum rekreacyjnym dla dzieci chcemy po prostu. To przecież nie są nasze pieniądze urzędu. My nie mamy tych pieniędzy. A ludzie chcą nam dać, no wszystkie samorządy w Polsce dają możliwość prywatnym instytucjom czy prywatnym inwestorom poczynania pewnych inwestycji na ich terenie. To przynosi dwustronną korzyść. Przynosi korzyść dla inwestora i przynosi korzyść dla gminy. Dziwię się, że wszystko u nas jest na nie, wszystkim się dopatruje jakichś podtekstów, a czemu to, a skąd się ten dowiedział, a czemu ten wie, a tamten nie wie. Proszę państwa, zdecydujmy się raz, albo robimy rabkę zaściankową i robimy z niej wiochę, albo idziemy w kierunku jakiegoś rozwoju. Wszystkie trzy uchwały, które tu są po kolei, chcecie państwo wycofać. Nie wiem dlaczego i co wami kieruje. Albo dobro miasta, albo źle. Przecież
Państwo radni zostaliście wybrani przez społeczeństwo po to, żeby rozwijać Rabkę, żeby dążyć do tego, żeby jak najlepiej było w Rabce. Zawsze powtarzałem, że wszystko będę robił, żeby Rabka była piękniejsza, aby moja mała ojczyzna, w której tu jestem ponad 50 lat, była piękna, kwitnąca, żeby ludzie przyjeżdżali i cieszyli się. A my wszystko na nie, na nie, na nie. Tylko gdzieś tam czyś ktoś i na tym kont... Proszę bardzo, zrobiliśmy koncepcję. To już drugą sprawę. Robimy koncepcję na zamknięcie centrum Rabki, a więc zrobienie tych dwóch alei od Słoni do Góry. Od ten, co? Projekt zrobiony, kosztorys zrobiony, wszystko. Utrąciliście państwo, powiedzieliście, absolutnie nie zgadzamy się, są ważniejsze problemy. A kto przyjeżdża do Rabki? Przecież przyjeżdża się do centrum, do tego, a tu dziury w Smołówce, w głównym deptaku. Jak to wygląda? Jak nie... Przyjeżdża się do Rabki, żeby też w góry pójść. Dobrze, to ci, co idą w góry, to mają góry piękne, krajobrazy i tam... I natury boskie. Panie radny, skończę, pan będzie odpowiadał. Natury nie... Nie korygujmy natury, nie korygujmy. Ludzie przychodzą na łono natury, a nie do centrum, kiedy jest infrastruktura tam. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo. Panie Robercie. Przejdź mikrofon. Nie, nie, wie pani co. Co do losów, to ja nie neguję, bo to nie... Ten, co chce, co postawić, to chodzi za tym. Ja, proszę państwa, też troszkę w biznesie pracowałem i tak dalej. Chcąc w ten biznes wejść, postawili mi warunek znać sobie miejsce. Więc zacząłem niuchać. Niucha się. A tu może, a tu, bo tu się słyszało, tam się słyszało, to ktoś tam mówił, ktoś tam tego. I proszę pani, zanim doszłem do tego, żeby w tym miejscu zrobić biznes, to musiałem, tak jak pani tu określiła, chodziłem za tym, gdzieś słyszałem, gdzieś mi powiedzieli i tak dalej. Z tego tytułu ci ludzie tak samo. Jeżeli ktoś ma wizję zainwestowania w dany obiekt czy w dane przedsiębiorstwo, to chodzi za tym i szuka miejsca lokalizacji i wybiera sobie takie, które mu będzie przynosić. On może postawić, wie pani, ten pawilon gdzieś na końcu świata, tylko nie będzie miał z tego pieniędzy. Chodzi się tam, gdzie by zrobić biznes. I ci ludzie, wie pani, na pewno chodzili, szukali, pytali i na tej zasadzie o tych miejscach się dowiedzieli. Dziękuję. Marku? Ja bym się tu chciał odnieść do zarzutów, że radni wszystko negują. Panie Michale, nie jest tak do końca z tego względu. Tak. Ogólnie zadam. To znaczy, nie o to chodzi. Ja może sprostuję to wszystko. Proszę państwa, ja tu też zadałem pytanie. Dlaczego? Dlatego, że trzeba dbać też o swoich przedsiębiorców. Jak pan Michale wspomniał, że Rabka jest naszą małą ojczyzną, w 100% pana w tych słowach popieram i będę popierał. Jeżeli w tej małej naszej ojczyźnie żyją inwestorzy, a żyją i też z pieniędzmi dużymi, jedni z mniejszymi, i chcieliby zainwestować, ale nie chodzili tak, jak to pan Robert tutaj powiedział, bo może byli zrezygnowali, może nie wiedzieli. Ja uważam, że jako samorząd gminy o takich sprawach powinniśmy całe społeczeństwo tutaj informować. Może ja zadałem źle pytanie, dlaczego w przetarg to nie było ogłoszenie sformułowane. Może trzeba było w biuletynach na stronie Rabki Urzędu dać ogłoszenie, że jest taka możliwość dla szerszego biznesu, aby zgłosili się tutaj potencjalni inwestorzy, prawda? I czy byliby zainteresowani inwestycją w tym miejscu, w miejscu X, Y, Z. Ja tu na początku zadałem pytanie, dlaczego właśnie ta uchwała była wycofana, skoro pan burmistrz powiedział, że byli ci inwestorzy, prawda? I chciałbym zasięgnąć informacji, czy się wycofali, czy warunki mi właśnie nie odpowiadały. Tylko to chcę wiedzieć, a chciałbym naprawdę, żeby wszyscy
Jak tu żyjemy w tej Rabce, wiedzieli o wszystkim, że jest możliwość zainwestowania, czy to w parku, czy to gdzieś na stoku, czy to gdzieś w górach, na jakiejś gastronomii i tak dalej, i tak dalej. Bardzo bym chciał, żeby to było transparentne. Zresztą pan burmistrz w swojej tutaj kampanii mówił o transparentności. Bardzo bym prosił o to, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni radni, to o czym tutaj mówiłem, że na poprzedniej sesji zwróciłem się z wnioskiem o wycofanie, to właśnie wtedy wpłynęło kolejne pismo w sprawie właśnie wydzierżawienia. I to, o czym powiedziała pani Ania wcześniej, chodzi o miejsce czy lokalizację. W wielu przypadkach ci ludzie sami proponowali nam ewentualną lokalizację i dla mnie była to lokalizacja do zaakceptowania, jak najbardziej. Natomiast, wiecie państwo, jeżeli przyjdzie ktoś i wskaże inną lokalizację, to mogę powiedzieć za siebie, czy tak samo pani Ania też myślę, że potwierdzi, czy Wydział Geodezji, że poświęcają czas tym osobom, rozmawiają z nimi i przedstawiają propozycje, jak to wygląda z punktu widzenia naszego samorządu. Nie ukrywam, że byłem na przykład też na spotkaniu z panią dyrektor w Wodach Polskich. Zadałem pytanie, czy na Poniczance, tam gdzie jest ten próg zrobiony, gdyby ktoś wyczyścił to koryto, czy wyraziłaby zgodę na podpiętrzenie wody, żeby można było tam dla dzieciaków te dopływania, takie małe kaczki, kajaki, te balony, piłki. Powiedziała tak, że to jest wszystko do rozważenia, jeżeli znajdzie się taka osoba. I szanowni państwo, jeżeli jest jakiś pomysł i ktoś z tym pomysłem przyjdzie do nas, na pewno go nie odrzucimy i będziemy chcieli w jakiś sposób pomóc temu przedsiębiorcy. Natomiast wracając jeszcze do tych szalet, proszę zwrócić uwagę, że na podobnej zasadzie w Nowym Targu były na rynku. Miasto dopłacało do tego potężne pieniądze, a dzisiaj skończyło się to tym, że są dwa lokale gastronomiczne, miasto nie dopłaca, a ubikacje są w tych lokalach. I chcąc zejść z tych kosztów, między innymi, a nie mając własnych środków na to, żeby akurat na te cele w tym momencie przeznaczyć pieniądze, no uważamy, że jest to dobra forma, proponując właśnie między innymi, znaczy proponując, wyrażając zgodę na to, by ludzie, którzy chcą podjąć ryzyko, żeby zainwestować też swoje pieniądze, żeby na to miasto wyraziło zgodę. Natomiast wracając jeszcze do tego, o czym pani Ania mówiła wcześniej, czyli do kwestii takiej, że my tego przetargu zorganizować nie możemy w tej formie, bo nie mamy lokalu. Rada, państwo jako radni wyrażacie swoje stanowisko poprzez głosowanie, więc dojdziemy do tego punktu, państwo zdecydujecie albo tak, albo tak, albo zdecydujecie na tak, że tym osobom zostanie, to jest początek, można powiedzieć, drogi, bo proszę pamiętać, że moim zadaniem jako burmistrza, jeżeli państwo byście wyrazili na to zgodę, jest zabezpieczenie interesów gminy i to jest moje zadanie i z tego postaram się wywiązać. Natomiast jeżeli dzisiaj będzie, jak to się mówi, zielone światło z państwa strony, no to będziemy wtedy dyskutowali dalej dopiero na ten temat. Dziękuję. Pani Aleksandro. Ja bym poprosiła jeszcze pana przewodniczącego o przeczytanie jeszcze raz tego wniosku, pod którym się podpisało 8 radnych, bo mam wrażenie, że nie wszyscy zrozumieli treść tego wniosku. W związku z tym bardzo proszę, bo wynika z tego wniosku, że zresztą proszę odczytać, nie będę pouczać tak jak tu koledzy strzelili nam, że tak powiem, pouczenie i prelekcje na temat różne. W związku z tym proszę tylko przeczytać jeszcze raz. I panie burmistrzu, my chcemy zielone światło nie tylko dla jednego przedsiębiorstwa, jak tu kolega powiedział. Niech się ludzie zgłaszają, naprawdę, bo echem się to odbiło po Rabce i kilku ludziom, ludzie pytali, czy dlaczego nie było przetargu na przykład na tego typu. I dobrze, to ja już dobrze, wiem, że nie może być przetargu, ale niech byłaby chociaż informacja, że są takie punkty w Rabce, które trzeba zagospodarować i może chętni niech się zgłaszają. Dziękuję. To przeczytam jeszcze raz ten wniosek. My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Rabce Zdroju prosimy o wycofanie projektów uchwał
numer 26, 32 i 33 z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, ponieważ uważamy, że wydzierżawienie tych terenów na tak długi czas, to jest 30 lat, w sposób bezprzetargowy byłoby dużym błędem i zamyka drogę innym chętnym przedsiębiorcom. Nasz głos nie jest głosem sprzeciwu dotyczącym dzierżawy tych terenów i inwestycji na nich, ale chcemy, żeby odbyło się to na równych warunkach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Dziękuję. Pan Robert. Dwa słowa jeszcze co do tego punktu. Proszę Państwa, na temat tych szaletów odnośnie na powierzchni, a ten, to jest trzeci rok już wałkujemy. To nie to, że nikt nie wiedział. Była mowa, że strefa A nie puszcza nas tam. Pierwsza wersja taka była, że musimy zmienić koncepcję i tak. Ale nikt nie mówi, że o tym żeśmy nie mówili, bo mówiliśmy kilkakrotnie na sesjach. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Panie przewodniczący, można prosić o przeczytanie, którzy radni podpisali się pod tą petycją, bo to jest ważne. Oczywiście. Aleksandra Koper, Dariusz Krzysztof, Piotrek Żółtek, Jan Kwatyra, Rogowiec Paweł, Piotr Ptak, Katarzyna Karkula, Marek Ciepliński. Pierwsza pani Małgorzata chyba była. Ja tylko chciałam zapytać, skoro Państwo macie informację, że są przedsiębiorcy miejscowi, którzy chcą zainwestować, to czy oni złożyli akces do gminy, że chcą zainwestować, skoro się dowiedzieli od Państwa czy od kogo? No ale chwileczkę, no w każdej chwili mogli złożyć, że chcą. Pan Paweł. Znaczy, chciałem powiedzieć, że my nie jesteśmy przeciwni temu, żeby te szalety nowe powstały tam, tylko jesteśmy za tym, żeby szło to drogą przetargową, czyli nie chodzi o obiekt, tylko o grunt. O grunt był dany pod przetarg, gdyby można było wybudować, żeby inni przedsiębiorcy też mieli możliwość jakby wystartować w tym przetargu. Być może przyszedłby ktoś z większą ofertą. Ja nie jestem przeciwny temu, że ma coś tam powstać. Dziękuję. Jeśli można, jest maj. Jak zaczniemy to wałkować, to nam zejdzie do jesieni i znowu nic nie zrobimy w tym roku. No, to chodzi, żeby coś ruszyło, żeby się dało rzeczywiście coś zrobić z tym problemem, a nie znowu to przewalić gdzieś tam, bo zanim ogłosimy to wszystko, zanim to wszystko nabierze mocy, zanim to wszystko ruszy, to będzie wrzesień lub październik i znowu nikt nic nie zrobi, bo już będzie zima. I szkoda czasu. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Ja jeszcze, to może taką propozycję poddam, że jak do miesiąca nie zgłoszą się chętni dodatkowi, no to za miesiąc można by było tą uchwałę, te uchwały przygotować, czy jeśli nie zgodzą się panie burmistrzu, jacyś przedsiębiorcy potencjalni. I jeszcze jedno, bo ostatnio na komisji tutaj padła propozycja, jeśli już by w ogóle zostało to wydzierżawione, że za grunt, żeby płacili. I wszyscyśmy się prawie zgodzili. No ale dzisiaj o tym nie, na razie nie ma mowy, ale żeby to podkreślić. Mogę panie przewodniczący jeszcze jedno słowo? Bardzo proszę. Proszę państwa, szkoda naszego czasu teraz. Na komisji zmarnowaliśmy prawie 2 godziny czasu nad omawianiem tych projektów uchwał. Komisja pozytywnie zaopiniowała 6-2-6-7-1. W związku z tym przejdźmy do głosowania każdej uchwały po kolei. Nie zgodzicie się państwo, nie będzie odrzucona, zgodzimy się, będzie i nie ma o czym dyskutować, bo szkoda naszego czasu. Wiemy wszyscy, że to jest konieczność. Projekt uchwały jest dobrze sprecyzowany. Nie tak jak na Manhattanie, co mówiłem na komisji, że musimy teraz wykupywać domki ze naszych pieniędzy miasta, kiedy byśmy chcieli ten plac odzyskać. Plac mamy, ale domków nie mamy. A tu mamy dzierżawę będziemy mieli i będziemy mieli po 30 latach obiekt na naszych warunkach, a nie na warunkach inwestora. I przejdźmy do głosowania. Moja propozycja jest za. Przejdźmy do głosowania i nie debatujmy nad tym. Bo mnie się, jeszcze pan Darek i kończymy. Bo ja już kończę, bo mnie bardzo mnie boli. Bardzo mnie boli jedna rzecz, proszę państwa. Jak można, jeżeli się
ludzie się zbierają, chcą podjąć jakąś decyzję, tak jak w tym wypadku szpital. No jak można było nie zagłosować za przyjęciem projektu tej uchwały? Ludzie, przecież szpital to jest nasz, dla nas, jutro możesz być ty lub tamten. Przecież o to nam chodzi, żeby tam jak najwięcej, jak najlepiej zrobić. Rzeczywiście się znalazł komitet, znaleźli się ludzie, którzy swoją głową, swoim umysłem i swoim inwencją, zapałem chcą coś zrobić. Nie utrącajmy ich, nie zrobią. Nie warto, pytanie no. Nie, panie prezesie, proszę nie zabierać głosu, bo w tej chwili jest pan gościem, ale taka sytuacja i to jest bolesne, niech ludzie zrozumią. Szpital, to jest wizytówka, po nas zostanie, po radzie zostanie, że ona, rada za naszych czasów, za naszych czasów przynajmniej rozpoczęła inwestycję, która ma służyć Rabce na lata. Na lata. Ja tego nie mogę zrozumieć, tej krótkozwrotności, bo albo ktoś wam z następnej kadencji obiecał jakieś stołki za coś, albo coś, bo ja nie rozumiem, jak można przystąpić do tego, żeby obalić uchwałę budującą szpital. Dobrze, dziękuję. Panie Michale, proszę się nie unosić, spokojnie. Teraz jeszcze pan Darek i pan Marek i kończymy dyskusję. Jeszcze Jasiu. Panie Michale, ad vocem do pana wypowiedzi, niech pan nie wrzuca wszystkich radnych do jednego worka, że nie mają czasu czy tracą czas. Od tego są rozmowy, poświęcamy czas, żeby jakoś dojść do konsensusu, żeby się jakoś to uzgodnić, żeby to było dobrze na rzecz Rabki, a pan wrzuca wszystkich radnych do jednego worka. Jak pan nie ma czasu, no to bardzo mi przykro z tego powodu, bo ja na przykład mam dużo czasu. Dziękuję. Dobra, panie Marku. Szanowni radni, panie prezesie szpitala, bardzo bym chciał sprostować tutaj tej decyzji, którą część z nas podjęła. Ja zawsze podkreślałem, zresztą pan na pewno powinien też pamiętać, że jak zawsze też głosowałem, głosowaliśmy roztropnie. Ja bym chciał... Proszę nie przerywać. Podkreślałem niejednokrotnie i podkreślam tutaj teraz. Ja mógłbym głosować, znając sprawę finansową szpitala, czyli na jakiej w tej chwili stoi stopie, jakie tam są... Właśnie do tego zmierzam. Panie prezesie, szanowna radna, ja na takie spotkania nie chodzę, bo uważam, że jeżeli ma być złożone sprawozdanie przez prezesa jakiejkolwiek spółki tutaj miejskiej, powinno odbyć się to na sesji. Zgodnie, zawsze tak zresztą było. Zawsze tak było, panie prezesie. Więc bardzo bym prosił, bo i z wodociągów tutaj pan prezes też dawał relacje, z zakładów komunalnych też była relacja. Czekam na pana też relacje i wtedy będę się mógł odnieść tak jak trzeba. A w ciemno ja nie będę mówił, zresztą to kiedyś też powtórzyłem, że aportem można tak samo do spółki dawać, czy grunty, czy nie, jeżeli znam realia. Jeżeli wiem, że spółka dobrze przędzie, chciałbym to mieć na papierze oficjalnie i wtedy do tego się ustosunkuję. To ma pan moje słowo. Dziękuję bardzo. Trzymajmy się tematu, nie schodźmy na temat szpitala, będziemy rozmawiać w dalszych punktach. Skończmy tę dyskusję i przejdźmy do głosowania, bo rozumiem, że pan burmistrz tych uchwał nie wycofuje projektów. Nie, no. Po tym, co dowiedziałem się również od wydziału, że to nie może być w formie przetargowej, to podtrzymuję to w takim kształcie, jak ci ludzie do nas zgłosili wnioski. Okej, więc przystępujemy. A Rada wyrazi i tak swoje zdanie przez głosowanie. Dobrze. A więc koniec dyskusji, przystępujemy do głosowania. Bo będziemy jeszcze siedzieć tu dwie godziny będziemy mogli mówić o tym samym. Bardzo proszę. Czy mogę, czy nie mogę? No, proszę. Dziękuję. Jeżeli w tym momencie ten projekt nie przejdzie, to oni już tam, to już do tego nie będziemy mogli wrócić i przepadną nam szanse realizacji czegokolwiek. No, proszę. No ten, który będziemy teraz głosować, bo jeżeli to
przepadnie, no to ta sprawa zostanie niezałatwiona. No jak jest otwarte? No i zamkniemy tak możliwości mówimy, jeżeli inwestorom. Damy możliwość innym przystąpić do tych planów. Jeżeli przyjdą. No proszę. No, ryzykujemy, proszę, że możemy po prostu zostać z niczym. Dlaczego takie zakładamy? No, możemy zostać z niczym, bo tak samo zostaliśmy z basenem. Dlaczego innym od razu mówimy, że nie? Chwileczkę, innym? Ale basen też żeśmy zagłosowali nie i też nie ma, i też nie jest gość, i stoi teraz i niszczeje do końca i straszy. I będzie to samo, nie daj Boże, z tym. Dobrze. Tego się obawiam. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I tu jest punkt pierwszy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Projekt numer 26. No, przystępujemy do głosowania, bo coś mi mieli powiedzieć, coś mi już powiedzieli. Głosujemy nad projektem numer 26. Aha. Stanowisko komisji było pozytywne. Głosowało 14 radnych, 7 było za, 6 było przeciw, 1 się wstrzymał i przeszło. Jest tylko większość. Tak, to przeszła. Przyjęta. Punkt numer 2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Projekt numer 32. Stanowisko komisji było pozytywne. A więc przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 radnych, 7 było za, 6 było przeciw, 1 się wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi. Pozytywny. Punkt numer 3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Projekt numer 33. Stanowisko komisji było pozytywne. Przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 radnych, 7 było za, 6 było przeciw, 1 się wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi. Punkt numer 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Szpital Miejski w Rabce-Zdroju, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju, poprzez zniesienie przez gminę Rabka-Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości. Czy ktoś ma jakieś pytania? Panie Marku, bardzo proszę. No, tu chciałbym powtórzyć to, co wcześniej powiedziałem, tylko dokładnie o tą uchwałę chodzi. Nie znając sytuacji finansowej spółki szpitala, bo nie mamy jeszcze sprawozdania od pana prezesa, ja na pewno będę na razie przeciwny. Moim zdaniem ta uchwała powinna być głosowana po zdaniu sprawozdania. Dziękuję bardzo. Robercie. Panie prezesie, niestety jest pan tylko gościem. Bardzo proszę.
Panie Robercie, ja jako radny, przynajmniej ja, mam tutaj pewne obiekcje. Chciałbym mieć stuprocentową pewność, jaka jest sytuacja. Dając coś komuś, musimy mieć zapewnione to, że jest dobrze i wtedy możemy głosować. Więc ja nie rozumiem, dlaczego tutaj są jakieś oskarżenia w stosunku do radnych, że działamy na szkodę. Na żadną szkodę nie działamy, tylko działamy rozsądnie, myśląc, głosując nad tym, co robimy. Mógłbym się wrócić w przeszłość i przypomnieć wszystkim, co się stało, na przykład, nie podejrzewam oczywiście tu pana prezesa, ale działając doświadczeniem radnego z tamtej kadencji, też było kiedyś dane aportem nieruchomość i była sprzedana. Ja nie podejrzewam, jeszcze raz powtarzam, że coś takiego się stanie, bo myślę, że nie. Ale tutaj dając coś komuś aportem, zwiększamy kapitał, to każdy wie. Po podniesieniu kapitału taka spółka może też zaciągać kredyty. Ja bym chciał wiedzieć w 100%, po co to jest robione, czy pan prezes będzie miał taki zamiar robić. Powiem, że ja rozumiem cały mechanizm działania tutaj właśnie tak tego typu przekazywania aportem, czy to tutaj gruntów, czy nieruchomości, budynków i tak dalej. W związku z powyższym, tak jak mówię, moim zdaniem ta uchwała powinna być głosowana po przekazaniu radnym wszystkich przynajmniej informacji, które na pewno nie będą tutaj naruszały dóbr i tajemnicy przedsiębiorstwa. To na pewno. Podstawowe rzeczy bym chciał wiedzieć jako radny, zanim będę na przykład na tak. Dziękuję bardzo. Michale? Naprawdę, no, trudno zebrać myśli, bo na spotkaniu, kiedy praktycznie byli zaproszeni wszyscy radni, a szpital to jest jedna ze spółek, którą my jako radni mamy kontrolować, mamy mieć informacje z pierwszej ręki. Na tym spotkaniu był wykazany budżet, pokazane zyski, straty, wszystko. Pokazane jest, że przez ten czas zarząd spłacił 8 milionów kredytów. Spłacił. 8 milionów, jest na plusie prawie 3 z groszami miliona. Aport przechodzi po to, żeby zwiększyć kapitał, bo przygotowujemy się do kapitalnego remontu szpitala. W związku z tym, jeżeli będzie szpital miał odpowiedni kapitał, będzie mu łatwiej wystąpić o kredyty do Narodowego Funduszu, do tego, do tamtego. Tym bardziej chodziło w tej uchwale, którą się państwo nie wprowadzili, chodziło między innymi, gdyby coś działo, mamy pewne zabezpieczenie. I tu ludzie, którzy się podjęli modernizacji szpitala, już na przyszłość wybiegają, myślą po to, żeby mieć to zabezpieczone, tamto zabezpieczone i wtedy porwią się dopiero na całość. To nie jest to, że my tą działkę, która jest, ona jest w środku, tam parking stoi na niej. Przecież my jej nie sprzedamy, prezes nie wyniesie jej ani zarząd na plecach i nie sprzeda komu innemu. I panie Marku, bardzo pana proszę, mówi pan, że przekazaliście szpitalowi, a szpital sprzedał. To były inne czasy. To były czasy, kiedy się zadłużało, miasto, zadłużało się i szpital. Bardzo bym, bo chcę się odnieść, bo tu były nieprawdziwe, panie Michale, zarzuty. Ja nie powiedziałem, że szpital, tylko spółka, zakłady komunalne po pierwsze. No to wtedy, i ale... Powiedziałem, panie Michale, powiedziałem wyraźnie, że nie posądzam tutaj pana prezesa i skierowałem się tutaj też do prezesa. W związku z powyższym proszę takich oskarżeń w stosunku do mojej osoby nie mówić. Też podkreśliłem, że panu prezesowi też powiedziałem, wiem co to znaczy komuś dawać coś aportem, że to jest zwiększenie kapitału spółki i majątku przede wszystkim, żeby mógł taki prezes podejmować jakieś działania związane z inwestycjami. Ale
podkreślił tu pan, panie radny, że było przedstawione. Ja bym chciał, żeby to było przedstawione oficjalnie. Czy to było spotkanie zaprotokołowane? Nie. W związku z powyższym, no jeżeli było, przepraszam bardzo. Od razu przepraszam, jeżeli to był protokół z tego przeprowadzony, ja sobie jako radny zażyczę takiego protokołu. Jeżeli pan, panie Robercie, twierdzi, że było protokowane i to było spotkanie oficjalne, no to, no to widzi pan, panie Robercie, no to dlaczego pan twierdzi... To, panie Robercie, w związku z powyższym, panie Robercie, w związku z powyższym, żeby zakończyć tą dyskusję, no przecież pan powiedział, że było protokołowane. No, ja powiedziałem. Będziemy odtwarzać. No tak. Dobrze. Panie przewodniczący, proszę, proszę o spokój. Dobrze. Proszę panu, panie prezesie, każdy żeby było się jasne. Jakoś... Szanowni radni, pan Marek, dobrze. Pan Marek ma głos. Ja uważam, że ta uchwała naprawdę powinna być, żeby zakończyć jakieś dewagacje, jakieś spekulacje, tak czy siak. Bardzo bym chciał, żeby ta uchwała była głosowana po przekazaniu oficjalnym przez pana prezesa tutaj sprawozdania. Nie rozumiem, dlaczego tak się nie stało. Wiem, że zgodnie z ustawą do końca czerwca jest taki obowiązek każdego prezesa spółki miejskiej zdać radzie takie sprawozdanie. W związku z powyższym ja będę czekał. Dziękuję serdecznie. Pani Dorota, bardzo proszę. Tak, chciałam się wypowiedzieć dlatego, że uczestniczyłam w tym spotkaniu i bardzo za to serdecznie dziękuję za zaproszenie. Uważam, że to spotkanie było na tyle transparentne, pięknie przedstawione w postaci takiej wizualizacji i projekcji, więc wszystko tam było jasne powiedziane. Ja oczywiście odniosłam się do tego i zaproponowałam, żeby pan, ponieważ rzeczywiście w spotkaniu uczestniczyło kilku radnych, nie byli wszyscy, zaproponowałam, żeby pan prezes jeszcze, jeżeli się zgodzi, taką prezentację mógł przedstawić w szerszym gronie. Natomiast, proszę państwa, tak wiele pracy w pozyskiwaniu chociażby środków zewnętrznych zostało włożone w to, żeby zająć się wreszcie szpitalem, stworzyć tutaj warunki na miarę XXI wieku dla nas. To nie jest szpital ani pana prezesa, ani pana burmistrza, tylko to jest szpital ludzi. My bawimy się troszeczkę w takich egzekutorów. Łaskę chcemy zrobić może, żeby temu szpitalowi pomóc. To jest nasz obowiązek. Tutaj nie powinno być żadnych obiekcji. Tu powinniśmy wszyscy robić wszystko, żeby ten szpital mógł być wyremontowany i spełniać warunki, spełniać standardy. Dla kogo? Dla nas. Dla naszych mieszkańców. Dlatego, jeżeli tutaj widać zaangażowanie i samorządu, i pana prezesa. Pan prezes jest, za chwilę go może nie być, ale mamy szansę, żeby przez pozyskanie środków zewnętrznych, przez również dodanie z naszego budżetu, dla mnie w tej chwili, powiem szczerze, obiektywnie, ważniejszy jest szpital niż zdewastowany anioł. Ruina, która oczywiście trzeba ją odbudować, bo jest to coś, co jest sentymentalnie związane z naszą Rabką. Ale zdrowie i bezpieczeństwo ludzi jest nade wszystko. Mamy świetną kadrę lekarzy. Naprawdę świetną. Sama jeździłam do Krakowa i co? Spotkałam lekarkę, która mówi, ja przyjmuję w Rabce, jakby pani coś było potrzebne. Mamy świetną kadrę. Mamy zakupiony sprzęt. Naprawdę najnowszej generacji potrzebujemy tylko poprawy infrastruktury. Ja nie wiem, nad czym my to w ogóle dyskutujemy. Od tego są organy, które mają kontrolować to, co się dzieje w szpitalu. Nie posądzam pana prezesa, żeby on publicznie przedstawiając sprawozdanie radnym, nie wiem, porywał się na to, żeby przedstawiać nieprawdę. Bo przecież jest odpowiedzialny i wie, co za to wszystko grozi. Myśmy powinni dwoma rękami, nie robiąc żadnej łaski, pomagać szpitalowi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? A więc przystępujemy do głosowania. Opinia Komisji Budżetowej była pozytywna. Głosujemy nad projektem numer 34.
głosowało, proszę, coś mi się tutaj podziało, 14 radnych, 9 było za, 5 było przeciw, wstrzymanych 0. A więc projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie. Podpunkt 5. W sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu. Projekt uchwały 35. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Pozytywna opinia komisji, więc przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt się nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały przeszedł jednogłośnie. Podpunkt numer 6. W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Rabka-Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Projekt uchwały numer 36. Czy ktoś ma jakieś pytania w tej sprawie? Pozytywna opinia komisji. Przystępujemy do głosowania. Na kogo czekamy? Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Podpunkt numer 7. W sprawie przejęcia od Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania drogą krajową w granicach pasa drogowego numer drogi krajowej 28 w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrze 71 586 metrów oraz drogi krajowej numer 47 w miejscowości Chabówka w kilometrze 1 i 575 metrze. To jest projekt numer 37. Czy ktoś ma jakieś pytania do tego? Dziękuję. To przystępujemy do głosowania. Podpunkt 8. W sprawie zmiany uchwały... Panie Michale. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt się nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała przeszła jednogłośnie. Podpunkt numer 8 w sprawie zmiany uchwały numer 36 łamane przez 371 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. To jest projekt uchwały numer 38. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Opinia... Pozytywna opinia. A więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 38. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała przeszła jednogłośnie. Podpunkt numer 9 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Tutaj bym poprosił panią skarbnik o wyjaśnienia.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2022 rok zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 063 667,39 zł. Zakłada zmniejszenie planu wydatków o kwotę 996 099,56 zł. Zakłada również zwiększenie deficytu o kwotę 2 067 567,83 zł. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w tym projekcie uchwały, to wprowadzamy do budżetu kwoty 100 tysięcy złotych. Są to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z przeznaczeniem na wykonanie poprawy bezpieczeństwa na przejściach zlokalizowanych na drogach krajowych. Jest to doświetlenie przejść w Zarytym i w Chabówce koło szkół. Kolejne zmiany to wprowadzamy do budżetu środki w wysokości 21 482 zł i 7 groszy. Jest to wpłata naliczonej kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy. Środki przeznaczamy na bieżące remonty dróg. Zwiększamy również plan na wpływach z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwiększamy plan o kwotę 30 tysięcy złotych i przeznaczamy na bieżące remonty dróg na terenie gminy Rabka-Zdrój. Kolejna zmiana to wprowadzamy do budżetu środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jest to sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Środki te zostały zaplanowane też po stronie wydatkowej z przeznaczeniem na zadania w zakresie polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Kolejna zmiana w budżecie dotyczy zadania rewitalizacja obszarów miejskich, rekonstrukcja zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej willi Anioł. Na początkowo było to zadanie zaplanowane w 2022 do wykonania. Po przetargu okazało się, że musimy dołożyć do tego zadania kwotę 2 246 176 zł 59 groszy. W związku z tym zadanie też jest rozłożone na dwa lata, na 2022-2023. W 2022 roku kwota w budżecie na to zadanie zaplanowana jest 4 200 000. W 2023 roku kwota 3 700 000. Zadanie jest dofinansowane z Polskiego Ładu w ogólnej kwocie 4 950 000. Kolejne zmiany w projekcie były zmian w budżecie to zabezpieczenie środków na remonty bieżące dróg, kwota 150 tysięcy złotych. Zmniejszamy również środki na zadaniu budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Skawa-Chabówka. Zmniejszamy na tym zadaniu kwotę 40 tysięcy złotych. Środki te przeznaczamy na zadanie wykonanie zaplecza pomieszczeń dla klubu sportowego w Chabówce. Łącznie z tymi środkami, które już na to zadanie były zaplanowane, to będzie 62 tysiące. Nie, to są zaplanowane środki, pani radna. Czekamy na kosztorys, bo do tej pory jeszcze nie mamy kosztorysu, co będą w ramach tych środków robić. Dopiero po uzyskaniu kosztorysu, zaakceptowania tego przez Wydział Inwestycji, będziemy mogli przystąpić do wydatkowania tych środków. Kolejna zmiana w projekcie budżetu to jest zabezpieczenie środków w wysokości 25 tysięcy złotych na dokumentację odwodnienia oraz zabezpieczenia muru oporowego cmentarza w Ponicach. Kolejna zmiana, zwiększamy plan środków na odsetkach od kredytów o kwotę 140 181 zł i 85 groszy. Początkowo mieliśmy zaplanowane na ten cel 500 tysięcy, ale w związku z tym, że WIBOR co miesiąc wzrasta, obecnie już jest około 6%, środki, które mieliśmy początkowo zaplanowane, zabrakną w budżecie, dlatego teraz zwiększamy o kwotę 140 tysięcy. Środki te pochodzą z uwolnienia zaplanowanego poręczenia, które mieliśmy w budżecie, poręczenia kredytu dla szpitala. Jeżeli szpital spłaca w terminie, a spłaca w terminie, więc okres od stycznia do kwietnia mogliśmy to uwolnić i te środki przeznaczyć na odsetki od kredytu w naszym budżecie. Oprócz tego jeszcze zabezpieczamy środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Jest to kwota 7 tysięcy złotych. Chodzi o dotacje na wychowanie przedszkolne w szkole podstawowej w Ponicach. Zabezpieczamy również środki w wysokości 12 tysięcy złotych na dotację inwestycyjną dla Centrum Kultury, Promocji i Sportu z przeznaczeniem na zakup szczotki do utrzymania sztucznej murawy boiska.
Dziękuję. Tyle zmian w budżecie. Jeżeli są jakieś pytania, to będę odpowiadać. Ktoś ma jakieś pytanie do pani skarbnik? To po kolei. Pani Aleksandra. Ja wrócę do Ponic, do cmentarza, bo to jest projekt. Tak, tak, to jest dokumentacja. Czyli tak. To jest dopiero projekt. Tak. Ale swego czasu pamiętam, jak tu jeszcze za byłej pani prezes zakładów komunalnych była mowa, że to przejęły jak gdyby zakłady komunalne. One administrują ten po prostu cmentarz, tak? Więc w tym momencie, może nie do pani to pytanie, no przepraszam, może tylko do pana burmistrza, to w takim razie dlaczego my to finansujemy, skoro oni administrację tam prowadzą, oni wiem, że sobie tam działają, oni pobierają pieniądze, to dlaczego my te pieniądze tam kładziemy? Dziękuję. Szanowni radni, w 2017 roku jak gmina przejęła ten obiekt, bo przejęła cmentarz od komitetu, który budował, gmina zobowiązała się i podpisała pewne zobowiązania, które spełni, żeby ten cmentarz mógł funkcjonować. Czyli między innymi to, o czym pani skarbnik mówiła, właśnie odwodnienie powyżej cmentarza i na cmentarzu, to jedno. I druga sprawa, zadeklarowała, że zapewni dostawę wody wszystkim tym mieszkańcom, którzy tam w promieniu tych 150 metrów od cmentarza są. Te zobowiązania podjęła gmina i w związku z tym, że należy się z tych zobowiązań wywiązać, to przygotowaliśmy projekt, no i mamy przygotowaną dokumentację po to, żeby to zadanie zrealizować. Natomiast koszt tej inwestycji, samo odwodnienie, to jest 500 000. Burmistrzu, ale to jest nowe zadanie włożone do budżetu, a w tym momencie zadania, które zgłaszają inni radni i proponują już przez dłuższy czas, w ogóle nie są ujęte w dalszym ciągu w budżecie. Więc ta odpowiedź mnie naprawdę nie satysfakcjonuje i nie uzyskałam, że tak powiem, takiej odpowiedzi, która by mnie zadowoliła w tym momencie i dalej tak powtarzam. No jeżeli my nie jesteśmy administratorem, więc jeżeli zakłady, to jakoś inaczej to można podzielić te kwoty, te pieniądze i ewentualnie może, nie wiem, może przetarg jakiś znowu zrobić, sobie zakłady zrobiły, żeby wykonawcę, niech się zaangażują w to zakłady komunalne, a nie na przykład gmina. I tak jak mówię, tu jest 20 tysięcy, tak 25 tysięcy, tak, a pan mówi, że jeszcze 500 000, no na litość boską, no a co resztę, a gdzie reszta, a tak mówię, to jest nowe zadanie, miesiąc temu go nie było. Więc chwilę, moment. No, sam pan powiedział na ostatniej sesji, że są rzeczy priorytetowe, które tutaj, tak jak mówię, radni już od 3 lat, odkąd nasza kadencja trwa, piszą, nieustannie piszą. Nie będę cytować, jakie dostajemy odpowiedzi w tym momencie od pana. I nagle wskakuje zadanie. I to takie konkretne zadanie na konkretne pieniądze. Szanowna pani radna, szanowni radni, ale proszę zobaczyć, że tu nie ma tej kwoty 500 000. Ja w tej sprawie byłem u wojewody z prośbą właśnie o wsparcie, żebyśmy z tego zadania się wywiązali, z tego zobowiązania, które gmina przyjęła w 2017, żebyśmy się wywiązali, bo tak naprawdę innego kierunku nie ma i liczę na to, że uda się nam znaleźć zrozumienie u wojewody, żeby te środki pozyskać, żeby to zadanie wykonać. Dlatego tu jest wpisana tylko ta kwota, jako dokument, dokumentacja, natomiast środki na wykonanie tej inwestycji szukamy poza gminą. Nie ma pan gwarancji, że pan otrzyma te środki, a te praktycznie dokumentacje, jeżeli się wykonuje, to jaki jest czas na przykład od momentu wykonania dokumentacji do realizacji? Bo może to są pieniądze, które włożymy i efekt taki będzie, że przepadną. Mam nadzieję, że nie przepadną, a gwarancji nie mam. Natomiast zrobię wszystko, żeby te środki znaleźć na to zadanie. Nie w budżecie, nie w budżecie naszej gminy. Dokumentacja jest ważna 3 lata. Pan Robert. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo tu są dwie sprawy. Tu pani Ola poruszyła jedną sprawę o przekazaniu, ale wcześniej wyszły tak zobowiązania, że gmina podpisała i teraz muszę to zrozumieć, czy gmina przeniosła również zobowiązania oddając, czy gmina dalej jest, jakby powiedzieć, zobowiązana wykonać te zadania. Rozumie tu, że gmina ma to wykonać. Dziękuję, to jest jedno. A od kiedy, przepraszam, od kiedy cmentarzem zajmują się zakłady komunalne? Od którego roku? Od 17. Nie, gmina.
Nie, nie, potem to było. Czyli wcześniej jak gdyby były zakłady komunalne zobowiązane do pewnych rzeczy. Więc też nie rozumiem, dlaczego gmina to przyjęła. Pan Robert ma głos. Ja zrozumiałem, że gmina podpisała pewne zobowiązania co do tego cmentarza. I gmina się chce, jakby powiedzieć, wywiązać z tego. Czy przy przekazywaniu gmina przeniosła zobowiązania? Nie. Tu burmistrz odpowiada, że nie. Więc gmina dalej jest zobowiązana do tego. Tak to rozumiem. Natomiast mam drugie pytanie. Już do pani skarbnik. Tu pani wspomniała o BOR, procenty 6,5% i tak dalej. No, mamy zaciągnięte jakieś tam kredyty. I jak widzi pani po prostu w tej sytuacji, kiedy tak zwyżkuje po prostu ta stopa procentowa, oprocentowanie tych kredytów i tak dalej, jak my sobie widzimy, żeby sobie poradzić z tymi problemami, bo czeka nas znowu jakieś głosowanie pewnie nad przekazaniem jakichś kwot, nie jakby powiedzieć, na spłacenie zobowiązań, nie wynikających w ogóle, bo pan Grapiński mówił, że nie będzie. Może mogą być jeszcze w górę no, iść. No dlatego tak, tu zadaję takie pytanie może za wcześnie, ale wolę dziś już wiedzieć, czy przygotowujemy się do tego w jakiś sposób. Panie Rady, na pewno polityka musi być... Na pewno polityka dotycząca kredytów zaciągania przez gminę musi być bardzo ostrożnościowa z tym, co teraz się dzieje. Bo jeżeli myśmy za odsetki w tamtym roku, za cały rok zapłacili odsetki od kredytów 270 tysięcy, a dzisiaj mamy 400 tysięcy za 5 miesięcy, to jest około 80 tysięcy co miesiąc na odsetki od kredytów. Więc możemy się zamknąć nawet w milionie. A my na dzień dzisiejszy mamy dopiero 640 zabezpieczonych środków. Wiemy też, że mamy już w budżecie, który jest podjęty i uchwalony na 2022 rok, zaplanowany kredyt w wysokości 5 500 000. Ten kredyt jest do tych inwestycji, które są na dzień dzisiejszy w budżecie, żeby to zamknąć, to taki kredyt już był zaplanowany. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ani przetargu nie ogłoszony, no bo czekamy, co będzie w drugiej połowie. W pierwszym, na pewno do czerwca, do lipca tych pieniędzy nam wystarczy, które mamy, więc pewnie nie będziemy robić przetargu, ale z takim problemem koniec roku, jesień się spotkamy. Wie pan, ja jestem trochę przerażona tym, co się dzieje, bo tworząc, przygotowując budżet z panem burmistrzem w październiku czy w listopadzie, nie było mowy o czymś takim, że będzie się to działo. Panie Dorku. No nie, tylko że wie pan, my musimy patrzeć, gdzie gmina jest, w którym momencie i żeby gmina się po prostu nie zakorkowała. Dziękuję. Panie burmistrzu, no to jak pan mówi o tych zobowiązaniach, to ja myślę, że pewnie radni chcieli zobaczyć takie, jakby nam mógł pan przedstawić takie zobowiązania wobec zakładów komunalnych, jak to dobrze zrozumiałem, to jest te cmentarza. Taką umowę. Jakie są zobowiązania, to ja sobie bym bardzo prosił, pewnie radni by też chcieli to zobaczyć. Drugie takie pytanie. No dziwię się, bo ja się staram 3,5 roku, czwarty rok, żeby mi zostało coś zrobione. Ciężko, to ciężko idzie, a tu nagle się nie było z początku w budżecie, tu się nagle rzuca takie zadanie. No, bardzo mi to zastanawia, panie burmistrzu wobec. Nie wiem, jak to odebrać. To jest jedno. A do pani Grażynki, to takie zadłużenie Rabki na koniec roku, to ile wyniesie? Pani już mówi o tych zadłużeniach. Planowe, które mamy na dzień dzisiejszy, planowe. To zaraz powiem panu, to jest w rubryce numer 6 w kolumnie w WPF-ie. Bo jak pani mówi, że te kredyty poszły tak do góry i to wszystko. Już panu powiem. Czyli zaplanowano. Z czym? Tak, łącznie z tymi 5 000 000 i z tym, co mamy zaplanowane, też, że spłacimy w tym roku. Planowane na koniec roku jest 25 634 929. Czyli 25 600, same raty kredytów, do tego dochodzą odsetki, bo to jest same raty. Pani Gosiu, pani chciała zabrać głos? Nie, skarbnik zapytać, skoro, bo myślę, że w takiej samej sytuacji, znaczy w podobnej sytuacji jest wiele gmin i samorządów, że te kredyty mają problemy, bo mało który samorząd chyba nie ma kredytu. No są takie, przepraszam, bo są rozmawiam, takie? Są, które nie, na dzień dzisiejszy nie mają zaplanowanych. No ale czy te, które mają, bo na pewno macie kontakt z takimi, no to czy nie ma takiej szansy, żeby budżet państwa w jakiś sposób no, zareagował na taki problem, bo to będzie, myślę, że narastał w całym kraju, nie? Pani radna, oczywiście, że pisaliśmy, bo też pisaliśmy tam do zmian w
ustawie o finansach publicznych, żeby zmienić wskaźnik zadłużenia, żeby samorządy miały po prostu inaczej. Było też pisane do rządu, żeby te WIBOR, które mają, czy inną stawkę, żeby nie obejmowała jednostek samorządu terytorialnego. Ale na dzień dzisiejszy nic nie jest wprowadzone. Nie umiem powiedzieć, czy będzie, czy nie. Pani Ola. Ja może troszkę inaczej, bo byliśmy tutaj, nie wszyscy radni wtedy zaproszeni, ale kto mógł, kto przyszedł. Była taka, byli przedstawiciele władz wyższych, bo między innymi posłowie byli i chyba pan któryś prezes. W każdym bądź razie było przekazanie na szpital 6 milionów, dobrze, tak, 6 milionów. Tak, proszę powiedzieć, czy to jest kwota, którą dostaliśmy i fajnie wykorzysta pan prezes, czy to jest pożyczka, którą trzeba będzie spłacać? Panie burmistrzu. To są środki przeznaczone na inwestycje w szpital, ale głównie na termomodernizację tego budynku, jak również poprawę efektywności ogrzewania tego budynku. I tam, gdzie jeszcze nie jest dokończone docieplenie, czyli ta cała strefa dachu i to wszystko, to na to są te środki. Ja zapytam konkretnie, panie burmistrzu, czy to jest kwota, którą dostaliśmy do wykorzystania i wykorzystamy ją, ale musimy ją spłacić? Nie, dostaliśmy do wykorzystania i tego nie spłacamy. I nie spłacamy tak. tego, tak? To tak. nie jest forma pożyczki, nie. tak? Z tych środków? Z tych nie. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do budżetu? A więc zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Kto tam jeszcze? Aha. To poczekajmy. Cztery to nie ma. Głosowało 14 radnych, 9 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, 5 radnych się wstrzymało. Czyli projekt o zmianach w budżecie przeszedł, został zaopiniowany pozytywnie. Przegłosowany. W sprawie podpunkt numer 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. To jest projekt uchwały numer 40. Pani... Czy mogę dwa tylko zdania do właśnie, tej uchwały? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, to jest projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej po zmianach. W dniu dzisiejszym chyba prosiłam tam panią Beatkę, żeby dosłała państwu, z czego wynikła ta zmiana, o której nie mówiłam na komisji 19 maja, bo nie wiedziałam o tym jeszcze. Związane to jest z realizacją projektu OZE, co jesteśmy w Zielonym Pierścieniu Tarnowa. To jest wymiana fotowoltaik na terenie Rabki. Realizujemy drugi etap tego przedsięwzięcia i dostaliśmy teraz do podpisania pełnomocnictwo dla wójta gminy Gnojnik, bo jest jeden wybrany do reprezentowania i tam w tej umowie jest, że termin realizacji projektu jest 2023 zakończenie, ale musimy mieć zabezpieczenie, wniesione poręczenie na jeszcze 5 lat po zakończeniu projektu. Czyli projekt kończymy w 2023, ale jeszcze poręczenie w budżecie, bo jeżeli by źle rozliczył Zielony Pierścień Tarnowa
środki z tego projektu, no to wtedy wiadomo, gminy wszystkie muszą zwracać, nie? Więc jest poręczenie jeszcze na 2024, 5, 6, 7, 8. Myśmy w budżecie mieli do 2027, bo pierwotnie ten projekt się miał skończyć w tym roku. Wydłużyliśmy na tamtej sesji okres realizacji projektu, ale nie było jeszcze wydłużone poręczenie. Dlatego tu mam też prośbę o przyjęcie tej poprawki i wprowadzenie poręczenia w wysokości 248 312,78 zł w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2028. A pozostałe zmiany, no to związane są z budżetem, o którym już mówiłam, czyli wprowadzamy przedsięwzięcie odbudowa willi Anioł, zmieniamy limit wydatków na zadaniu odbudowa obiektu mostowego w Chabówce poprzez to, że w roku 2022 będzie kwota 60 tysięcy, a w 2023 kwota 90 tysięcy. To są środki na dokumentację, oczywiście nie na zadanie. No i takich zmian więcej nie ma chyba w wieloletniej prognozie. Wszystkie inne mówiłam na komisji, one są związane też ze zmianami w budżecie. Czy ktoś ma pytanie do WPF-u? Ja mam. Mogę? Tak, oczywiście. Dziękuję. Pani skarbnik, ja chciałam tylko zapytać, czy jest Pani w stanie podliczyć, ile nas kosztuje to ekopartnerzy, ten zielony pierścień, ile nas to kosztuje? Czyli chodzi Pani... Sumować, bo to ale się też ciągnie od 2000, to się ciągnie praktycznie od 2019. Wykonanie na przykład jest 106 tysięcy, to myślę, że projekt do 2020. Później mamy ekopartnerzy 2018 do 2022 milion 800. Ekopartnerzy 2022-2023 milion. Dlatego bardzo bym prosiła o sumowanie, ile to teraz naprawdę tak kosztuje. Pani radna, oczywiście, że przygotuje to, rozdzielę, ile poszło na inwestycje, a ile poszło na wydatki bieżące, bo tam płacimy jeszcze składki, zarządzanie projektem, to oddzielę po prostu jedno od drugiego. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Czy ja tylko chciałam zapytać, ta kwota 248 tysięcy to jest za poręczenie na 2028 roku, czy to jest w ogóle z całości? To jest w ogóle kwota 248, cała kwota od projektu, ale ona musi być przecież 5 lat zabezpieczana w budżecie, w każdym roku w takiej wysokości. Czyli to jest zablokowane? Tak, zablokowane. Zabezpieczenie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do WPF-u? Liczy się naszego wskaźnika zadłużenia. Dziękuję. Nie widzę, więc jaka była opinia Komisji Budżetowej? Komisja. Takie pytanie, a ile osób się wycofało z projektów fotowoltaicznych w Rabce Zdrój i okolicy? Czy mamy takie dane z projektu? Aha, dobrze, to może pan starszy odpowie. Dobrze, dziękuję. Jakie było stanowisko komisji? Opinia Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały do WPF-u. Dziękuję bardzo. Więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 40 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowało 14 radnych, 9 głosowało za, nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. Projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie.
Teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. No oczywiście. To zarządzam 5 minut. Dobrze, to przed punktem czwartym zarządzam 5 minut przerwy.
A więc wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 4, czyli podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Punkt 1. W sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. To jest projekt numer 41. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do projektu? No, musi zrezygnować, bo ze względu na to, że został wiceprzewodniczącym. Tak, to jest moja rezygnacja. Nie, wynika to bezpośrednio wprost. Nie jest podany kto z ustawy. Jest, tutaj we wniosku jest. We wniosku jest podpięta kserokopia. Składam rezygnację z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z powodu objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania projektu numer 41. Zostałem powołany przez Radę i muszę zostać odwołany przez Radę. Ale zdaje się, wiceprzewodniczący musi być. Musi być. Oddajacie głos. To bym, nie wiem. Bez twojego głosu nic tu nie. Kogo brakuje? Nic nie jest warte. Panie Pawle, kogo tam brakuje? Pani Kasia. Głosowało 14 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. A więc projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Ale ci się ślizło. Podpunkt numer 2. W sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. To jest projekt numer 42. Czy ktoś ma pytanie co do projektu uchwały? A kto to rezygnuje? Pani Dorota. No może będzie. Możemy się nie zgodzić. Proszę włączyć mikrofon. Pani Doroto, mikrofon. W trzech komisjach. Wolę po prostu skupić się na swojej Komisji Kultury, Oświaty, tam wypełniać dobrze swoje obowiązki, a tutaj nie jestem w stanie po prostu podołać tym obowiązkom, które ciążą w Komisji Rewizyjnej, a ciążą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Robert? Ja jeszcze takie pytanie chciałem zadać. Panie Przewodniczący, nie wiem, bo został tu nasz kolega bez żadnej komisji. Czy dokooptowanie do którejś z tych komisji, ja nie mówię odnośnie, czy to będzie, jakby powiedzieć, na dzisiejszym, czy to nie, trzeba nie, przygotować? Nie, to musi być odpowiedni projekt uchwały. Dziękuję. A więc przystępujemy do głosowania. Projektu numer 42. Głosowało 14 radnych, 13 było za, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Oto się. A więc projekt. Jest dlatego, że uważam, że elokwentność i wiedza mikrofon koleżanki jest bardzo potrzebna. Projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie. I przechodzimy do punktu 5. To jest projekt uchwały 43 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś ma pytanie co do projektu tej uchwały? A więc przystępujemy do głosowania. Nie,
Eksperymentuje. No. Czy się da? Nie? Głosowało 14. Proszę o spokój. Głosowało 14 radnych, 7 było za, 2 było przeciw, 5 się wstrzymało. Więc projekt uchwały dostał pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu 6, czyli poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Radce-Zdroju. Jest tu kilka pism. Jest zaproszenie, które Państwo otrzymaliście na maila, na wystawę. Jest 30 maja w poniedziałek. Jakby co to jest, co jest tu, jest oryginał, to możecie Państwo sobie zobaczyć. Jest informacja radnego powiatowego pana Marka Szarowarskiego o skierowanym piśmie do dyrektora PZD. To też Państwo otrzymaliście mailowo. Jest pismo z Rady Miasta Krakowa. Z Rady Miasta Krakowa. Przeczytam treść tej prośby. Szanowni Państwo, Rada Miasta Krakowa przegłosowała dzisiaj uchwałę w sprawie przekazania sprzętu dla ukraińskiej armii o wartości 500 000 zł. Ze względów formalnych odbiorcą będą 3 gminy, ale sprzęt zostanie przekazany potrzebującym jednostkom. Każda gmina w Małopolsce ma miasto partnerskie w Ukrainie. My miały? Nie mamy. Może warto u Państwa wprowadzić takie rozwiązanie? Nie chodzi nawet o kwotę, może to być nawet 10 000 zł. W sprzęcie chodzi o wsparcie. Co do szczegółów technicznych przekazania sprzętu, jeżeli jakaś gmina jest zainteresowana, proszę o kontakt. Pismo jest do wglądu w biurze. Oczywiście, panie burmistrzu. Szanowni radni, nasze ochotnicze straże pożarne, z tego co ja wiem, przekazały część sprzętu na Ukrainę, chabówka, rdzawka na pewno, ponice też. I to jest sprzęt, który poszukiwany tam był, oczekiwany i te jednostki przekazały. Natomiast jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, co ewentualnie oni przekazali lub ewentualnie jakiej wartości, to taką informację możemy Państwu dostarczyć. Dziękuję bardzo. Wpłynęło pismo pana burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. Będzie do wglądu w biurze. To jest materiał taki większy. I jeszcze wpłynęło pismo z OPS-u ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Rabka-Zdrój. To też jest dość pokaźne, więc do wglądu w biurze rady. I to by były wszystkie pisma, które wpłynęły do rady. Przechodzimy do punktu 7, czyli interpelacje i zapytania radnych. Pani Katarzyna złożyła dwie. Jest na dzienniku podawczy. To przeczytać? Nie. Pan Jan ma głos. Prosimy o mikrofon. Przy odniosku kolegi radnego Piotra Żółtka. Zwracam się z prośbą o naprawę uszkodzonego fragmentu nawierzchni drogi na ulicy Gancarskiej na wysokości Starej Gancarni, na granicy między nawierzchnią asfaltową a płytami. Powstała wyrwa w asfalcie, która ze względu na dużą głębokość grozi poważnym uszkodzeniem pojazdu, który w nią wpadnie. To jest, żeby nie zapomnieć spełnić prośby, tak, to od razu sprawę mamy załatwioną. Więc utrzymując się troszeczkę w klimacie tych łatania dziur,
To jest wielka prośba do pana burmistrza o zlecenie działań kontrolnych nad pracami związanymi z tą pozimową naprawą uszkodzonych nawierzchni asfaltowych, które są wykonywane na ulicach Rabczańskich. Uważam, że no, prace, które są prowadzone delikatnie, tak określając, no, dalece odbiegają od jakichś tam przyjętych standardów. Już anegdotycznie wygląda sytuacja, gdzie jest wstawiona łata, a zaraz obok zostawiona jest nieruszona wyrwa przy studzience i praktycznie nikt tym się dalej nie interesuje. To jest jedno, dwa, no, sławetna ulica Wiejska. No, już ręce opadają, ale mówię, ja jeszcze za swojego żywota nie doczekałem się, żeby ekipy, które tam, że tak powiem, prowadziły prace naprawcze nawierzchni asfaltowej, dotarły do samej góry. Przepraszam, za wyjątkiem wodociągów, które jak wykopały, to później ładnie to zaasfaltowały. Natomiast no, niestety były wykonywane prace, ale zostały one zakończone na pewnym etapie, koniec, już się tam więcej nikt nie interesuje. Więc bardzo bym prosił pana burmistrza, żeby objąć się jak gdyby nadzorem. Dalej, w związku z otrzymaną w dniu 10 lutego 2021 roku odpowiedzią na zgłoszoną przeze mnie interpelację w sprawie przeglądu i podjęcia odpowiednich działań dla poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie Rabki chciałbym zapytać. Po pierwsze, co z wnioskami, podobno złożonymi, jak wynika tutaj z odpowiedzi, ja zamieściłem tutaj fragment, właściwie całą odpowiedź, którą uzyskałem, o doświetlenie, zwłaszcza przejść dla pieszych na ulicy Jana Pawła II koło Granitu i przy Liceum Romera wykorzystują i te doświetlenia, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne. Jest to aż żal patrzeć i zazdrość bierze, jak to załatwiono w Mszanie. Czy w ogóle został wykonany jakikolwiek przegląd przejść dla pieszych na gminnych drogach publicznych, który został obiecany w wyżej zamieszczonej odpowiedzi? I czy koszt 10 tysięcy złotych za bezpieczeństwo mieszkańców to aż tak wysoka cena, że zwlekać się z podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie, bo o takowych nic mi nie jest wiadomo. Następna sprawa, z którą się chciałem zwrócić do pana burmistrza, to podjęcie działań i wystąpienie do Wód Polskich o wykonanie prac porządkowych w korycie potoku Gorzki na odcinku od mostku przy Szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju do przepustu na skrzyżowaniu ulic Słoneczna Poniatowskiego i Jana Pawła II. Stan koryta potoku związany z zamuleniem i zarastaniem stanowi poważne zagrożenie powodziowe, jak również nie wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. I już ostatnio, znaczy no, napisana ostatnia sprawa. Ponawiam wniosek, składam już kilkukrotnie również do pana burmistrza o wykonanie progu zwalniającego przy ulicy Poniatowskiego w okolicy bloku numer 17. Jest to bardzo powszechnie używane przejście dla pieszych położone między dużymi osiedlami mieszkaniowymi a kościołem i budynkami sanatoryjnymi. Wykonanie takiego progu w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie. Ja już tu zwracałem uwagę, że lokalizacja progu, który został wykonany na ulicy Poniatowskiego, no jest jak gdyby troszeczkę przestrzelona w górę. Ten próg powinien się według mnie, moim skromnym zdaniem, znaleźć tutaj akurat no, w tym miejscu, który w tej chwili wskazałem. I ostatnią rzecz, o którą chciałem zapytać. Ja w trybie międzysesyjnym złożyłem taki wniosek, a zbliża się termin, że tak powiem, ważności
zgłaszanych wniosków o remont wojsk, tych tak zwanych orlików. Do końca maja bodajże jest termin zgłaszania i czy, że tak powiem, został taki wniosek gdzieś wysłany, czy podjęto w ogóle jakieś działania, czy jest jakaś reakcja na to moje pismo. Tam jest podany adres strony, więc naprawdę warto chyba się również i nad tym pochylić. Dziękuję. Pan Paweł? Ja będę miał trochę więcej, bo to są inwestycje z prawie 4 lat, nie? Które nie były robione przez te 4 lata praktycznie na Słonym. Czyli tutaj przypominam o tej drodze na ulicy Poniatowskiego i chciałbym dopytać, kiedy będziemy mieli informację, że został rozstrzygnięty, nie wiem, czy to konkurs, kiedy będzie informacja, że z Polskiego Ładu jakieś pieniądze będą przeznaczone na tą drogę. I bo wiem, że ostatnio wpłynęło do gminy 5 milionów z Polskiego Ładu i to mnie też po prostu zastanawia. A wiem, że po prostu ciągle jest mi to mówione, że z Polskiego Ładu będą pieniądze przeznaczone na przebudowę dróg. Kolejną inwestycją jest boisko koło szkoły. Też przypominam, bo to jedyna chyba szkoła, gdzie tego boiska nie ma z prawdziwego zdarzenia, a w tej szkole uczy się naprawdę bardzo dużo uczniów i to nie tylko z Słonego, bo z części Rabki, znaczy z części centrum Nowego Światu. Plac zabaw za szkołą też ma wiele do życzenia. To jest plac, który budowano bardzo dawno. On jest zniszczony, on jest malutki i porównując do placów, które się teraz buduje, no to jest mikroplac. Oczywiście tu jeszcze wracam do tarasu widokowego. Złożyłem pismo odnośnie tego tarasu widokowego. Mieszkańcy, właściciele tych gruntów, które tam są, gdzie te ławostoły są zamontowane, oni wyrównali, znaczy wykarczowali te zarośla, które sam jakby przygotowali. Tam był taki podest do wyrzucania tych orczyków. Oni to też usunęli. Po prostu już częściowo przygotowali ten teren jakby pod to, żeby ten taras widokowy ewentualnie mógł tam stanąć. To, tak mówię, to nie jest duża inwestycja, a naprawdę jakby trochę uatrakcyjniła ten szlak, który prowadzi na Maciejową. Przypomnę, że tam naprawdę bardzo dużo osób chodzi i nie tylko w centrum miasta Rabki siedzi, bo to jest też spora grupa ludzi, która nas tutaj odwiedza. Też bym prosił o wykoszenie trawy wokół basenu, bo już urosła prawie do kolana albo i trochę wyżej. I teren poniżej basenu to nie jest wydzierżawione przez miasto, ten, który jest, gdzie był składowany tam taki materiał, sypki, piach i takie jakieś odpady budowlane, to jest teren Wód Polskich i też wspominałem, żeby ten teren można było wykorzystać na parking, wydzierżawić od Wód Polskich, wykorzystać na parking, bo ja sobie sprawdziłem, policzyłem kiedyś 40 samochodów stało na poboczu i w różnych tam powjeżdżanych miejscach, gdzie można było zaparkować. Panie Robercie, no szczegóły to tam. I co dalej jeszcze? No przejście piesze na wysokości szkoły. Też zwracałem się z pismem do urzędu, dyrektor też mi o tym ciągle przypomina szkoły. Jest przejście jedno, próg zwalniający wyżej, a większość dzieci wychodzi tym dolnym wejściem. I tutaj też by można było takie przejście zrobić. No i oczywiście tutaj przypominam o nieporządku, który jest wzdłuż Słonki, czyli no wpływa to rzeczywiście na estetykę. No są miejsca, gdzie tego nie powinno być, no szczególnie na wysokości, której pan jest znana tam, na wysokości to jest 500 metrów prawie.
No właśnie. No, no z pół kilometra od szkoły będzie gdzieś to po prawej stronie. No, są opony, jest samochód rozwalony tam, już to stoi jakiś czas. Jest, no jest pocięty, ale jest tablica w tym samochodzie, więc rejestracyjna, także czy na przykład pan się zwrócił do Wód Polskich, że jest to ich teren, czy oni mogliby zareagować, że ktoś się tam na ich terenie rozkłada, no. W sensie tych całych niepotrzebnych rzeczy, które źle wpływają na estetykę i wygląd. No i tyle może z mojej strony. No. Dziękuję bardzo. Pan Jacek. W imieniu mieszkańców osiedla Piotówka zwracam się z prośbą o udrożnienie przepustu drogowego wzdłuż drogi Rdzawka-Obidowa. Po prostu przy deszczach tam zapchana jest ta rura i wylewa się na drogę żwir kamieniej. I trzeba by też sprawdzić taką możliwość może powiększenia tego przepustu w sensie średnicy tej rury. I druga prośba. Też w związku z zapytaniami mieszkańców zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest postępowanie mające na celu uregulowanie stanu prawnego drogi na osiedlu Cieślówka. Nieuregulowany stan prawny tej drogi powoduje brak możliwości wykonania jej remontu. Pan Darek. A dziękuję ślicznie. Panie burmistrzu, mam dwa pisma związane, które było na komisji poruszane, z Ryplówką. Pierwsze pismo. Zwracam się z prośbą o przedstawienie dokumentacji wydanej pozwoleń na przejazd samochodem ciężarowym wożącym materiały budowlane i beton. Zapytanie, czy wobec tej drogi bocznej zakopiańskiej, tak zwanej Ryplówki, wydane były pozwolenia na przejazd z ciężkimi samochodami od czerwca 2021 do maja 2022. To jest jedno pismo, drugie pismo. Zwracam się z zapytaniem o status prawny drogi bocznej zakopiańskiej, tak zwanej Ryplówki. Proszę o przedstawienie dokumentacji, jakie posiada Urząd Rabki Zdrój w tej kwestii. To jest drugie. I mam... Status drogi, to jest, będzie w piśmie. To jest jedno. I to, co się pytałem pana burmistrza, napisałem sobie na piśmie. Proszę o przedstawienie umowy zawartej według pana słów, co padły tam może parę minut temu, zobowiązań wobec cmentarza w Pońcach. To też bym umowę całą tą chciałbym zaraz. To są te trzy. Dziękuję. Pan Rafał. To pani Aleksandra. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Ja krótko. Panie burmistrzu, pytanie. Kto kosi Rabkę Zdrój w tym roku? Firma Tatuja cały czas. To oni robią, tak? Czyli oni wszystko robią. No powiem, że fajnie. Sprzątają bardzo fajnie. Jest rzeczywiście na czas wykoszone. Nie jest źle. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze to jest dopiero pierwsze koszenie. Druga sprawa, chodzi o cmentarz. Nie, jeszcze nie. Pierwszy raz dopiero tam kosili. Kolega jest złośliwy. Ale teraz pytanie. No, że dojdą. Mam drugie pytanie odnośnie cmentarza na Zabornej. Bo tam swego czasu też była mowa o nowej kaplicy, prawda, żeby wybudować nową kaplicę. Też się o to pytają ci, którzy tam, że tak powiem, mają grobowce. Druga sprawa, cennik. Cennik jest ponoć drastyczny, że kto przychodzi i dostaje rachunek, to się łapie za głowę. Gdybyśmy mogli zobaczyć ten cennik, bo myśmy wtedy pana upoważnili jak gdyby do tego, że pan zdecyduje, byśmy się z tego wycofali. Ale gdyby pan był uprzejmy, bo na przykład ja nie mogłam powiedzieć ani tak, nie mam wiedzy na ten temat, że tak powiem, więc gdyby była taka możliwość. A trzecia sprawa też dotyczy cmentarza na Zaborni. Potworna woda w grobach. Ludzie płacą niesamowite pieniądze, żeby przed pochówkiem wyczerpać tą wodę. Pytanie, czy będzie robiona jakieś odwodnienie, izolacja?
ponieważ oni wykupują te grunty tam pod tymi grobowcami, płacą to według ustawy 20 lat, prawda? I praktycznie mówią, że to jest tragedia, coś tam się dzieje. Jak cmentarz jest po prostu, to są na całym obszarze, bo kilka osób mówiło, które mają i w górnej części, i w bocznej części cmentarza, i na dole mają groby. Powiedzieli, że w każdym miejscu jest po prostu woda. Po prostu jest woda. Nawet wypompowanie przed samym pogrzebem nic nie daje, bo i tak jak przychodzi kondukt, to trumny się praktycznie puszcza do wody. Więc może nie wiem, czy pani prezes uczulić na to, żeby coś pomyślała i zdecydowała. I następna sprawa tak na sam koniec, ponieważ zbliża się dzień samorządowca. Nie ma już pracowników, bo wyszli z tego co wiem, ale prosiłabym przynajmniej w swoim imieniu, też samorządowca, żeby pan burmistrz złożył wszystkim pracownikom życzenia i podziękował za współpracę. Panie sekretarzu, to również do pana, żeby pan przekazał kolegom i koleżankom i moim wszystkim kolegom radnym również wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję. Budzi będzie później. Pani Józia. Proszę? Już jest. Aha, mikrofon. Aha. Do pierwszych domów, od drogi tu na oczyszczalni do pierwszych domów, bo tam faktycznie jest wybita miejscami ta droga, bo to jest po prostu droga bita, błotnista. Jakby można było tam, po opadach są faktycznie duże dziury. I jeszcze taką mam prośbę, panie burmistrzu, proszę mi doradzić. Mamy wzdłuż drogi na sortownię, mamy takie miejsca, które by można było przeznaczyć na parking. Dużo samochodów tam parkuje, idąc w jedną stronę albo na Luboń, albo na Grzebień. Tylko problem jest w tym, że te miejsca, te pobocza są w ogóle niekoszone. I dobrze by było, gdyby coś z tym fantem zrobić, albo wykosić i wysypać tuczniem i byłoby to na jakiś czas, bo szkoda tego koszenia. To samo jest z drogą wzdłuż cmentarza na parking przy cmentarzu. Tam też jest od strony północnej, jest dosyć duża działka. Akurat w tym roku pan, który mi tam zawsze to kosi, złamał rękę i po prostu jakby można było chociaż raz w roku tam wykosić, albo również tam wysypać tuczniem, bo przyjdą takie uroczystości jak właśnie Wszystkich Świętych, to też tam samochody, ludzie parkują. Gdyby to wysypać tuczniem, nie trzeba by było kosić, no bo koszenie po prostu no drogie, no i trzeba to robić. Proszę. Jak zwał to zwał? No, to znaczy, no zapytanie, tak, co burmistrz, jako mężczyzna mógłby wybrać. Może wziąć kosę i wykosić. Jako mężczyzna może wziąć kosę. Panie burmistrzu, wykazał się No czasami to, co kobieta myśli, mężczyzna ma na ten temat inne zdanie. Może lepsze, jeżeli chodzi o, patrząc na finanse. No. To tyle, panie burmistrzu, dziękuję bardzo. Panie Rafale. Zwracam się w imieniu mieszkańców ulicy Wójtowiczowej z wnioskiem o naprawę tej ulicy na jej górnym odcinku łączącym się z ulicą Gorczańską. Wszędzie już ulice prawie są naprawione, a o tej ulicy zapomniano tak samo zresztą jak w zeszłym roku. Pan w innych miejscach jest łatany, tam też nie będzie.
I drugi wniosek. Zwracam się z zapytaniem, czy wodny plac zabaw zostanie ukończony do końca czerwca tego roku, tak jak wcześniej było powiedziane, czy może będą jakieś opóźnienia, ponieważ ostatnio tam byłem i tam prace są jeszcze bardzo niezaawansowane. I jeszcze zwracam się z zapytaniem, ile wniosków złożonych przez radnych w obecnej kadencji zostało rozpatrzonych pozytywnie? Proszę o opisanie, ile każdy radny z imienia, nazwiska miał pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Nie dowcip, no to składa pani wnioski. Nie dowcip, no to powiem, żeby panią wykreślili, ok? I jeszcze jedno, bo tam dostałem odpowiedź z wniosku z 30 marca 2022 roku. Tam pytałem się wtedy o zatrudnienie osób, ile osób zostało zatrudnionych w obecnej kadencji z naszej gminy i z terenu z zewnątrz. Mi chodziło tylko o liczby, o nic więcej. Ja tutaj dostałem taki obszerny elaborat, ale odpowiedzi konkretnej nie dostałem. Więc zwracam się z ponownym wnioskiem, ile osób zostało zatrudnionych w obecnej kadencji naszej gminy, a ile z zewnątrz. Proszę tylko o liczby i nic więcej. No i właściwie to wszystko. Czy jeszcze ktoś? Pan Michał? Ja jeszcze chciałem zapytać, albo po prostu uczulić. Ostatnio na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta, a szczególnie pod kościołem, tam gdzie klepsydry, zaczynają się pojawiać zdjęcia kolorowe w koszulkach A4, które przedstawiają miejsca w Rabce kompromitujące w ogóle samorząd miejski, w ogóle jako miasto Rabka. Na jednym zdjęciu okazuje się, są jakieś tam opłoty, jakieś wykopy, jakieś naprawdę fatalne przedstawione ujęcie, które i co tam ciekawe znalazłem całkiem przypadkowo pod tym, wiceburmistrz Józef Łopato. I to mnie zastanowiło, jaki jest cel po prostu wieszania takich zdjęć na tablicę informacyjną. Dlatego nie wiem, czy to zrywać, czy to filmować, czy co z tym fantem robić, bo to jest uczulić naprawdę strach. Nieelegancko. Albo straż uczulić, żeby po prostu coś takiego likwidować, no bo to bez sensu. Albo na przykład zdjęcie było z ulicy Orkana, takie ujęcie, jakiś płot, jakieś deski, jakieś z poprzednich lat, co w ogóle nawet takiego miejsca nie ma. I po co, jaki to cel jest tego? Oczywiście widział to, bo my po majówce szli i Skipiała to też widział, no bo chodzimy na majówkę i pod tym. No nie, to chodzi o to, ja panie burmistrzu nie wziąłem tego, ale ja panu przedstawię ten zdjęcia z tego. Jak to wyglądało. Dziękuję. Jeszcze ktoś chce zabrać głos? To jeszcze ja, tylko jedno pytanie do pana burmistrza. Kiedy będzie skończony most na Poniczance? Ale to takie... Kiedy będzie oddany? Teraz jest etap odbioru. Dzisiaj czytałem te upoważnienia, które oni dostali do reprezentowania gminy przy odbiorach. Wobec wyczerpania tematów... No. Panie Rafale. Bo pan radny tu powiedział o moście i przypomniał mi temat mostów. Panie burmistrzu, te mosty wzdłuż rzeki Słonki, to wiele czeka chociaż na farbę, żeby je pomalować. Koło Steskala taki reprezentacyjny punkt, a most mamy tragiczny. Wyżej tak samo, w stronę Słonego, w stronę Poniatowskiego, to tak samo między Tysiąclecia a Poniatowskiego. Kilka mostów wymaga po prostu zwykłego odmalowania, bo wyglądają paskudnie. Dziękuję bardzo. W kładkach na bulwarach. Nie wiem, te, które są wzdłuż kłady, są tak po prostu zardzewiałe i obskurne, że nie pasują do naszych pięknych nowych kładek. Naprawdę, trzeba by było się zorientować, kto jest właścicielem i niech przynajmniej pomalują jakąkolwiek farbą ochronną i niech to jakoś ma wygląd. Nie.
chcą gazowe. Na pewno nie gazowe, to na pewno jakieś przewody telekomunikacyjne lub elektryczne. Ja jeszcze tak szybciutko. Panie burmistrzu, bo w sprawozdaniu, już nie chciałam później tego sprawozdania przyciągać, żeby ruszyła sesja. W każdym bądź razie było coś takiego, takie stwierdzenie pan podał, że została powołana komisja, która ma zbadać tam bulwary i chyba park, te wszystkie rzeczy, które są... ocenić pracę, prawda? Tak, to zrozumiałam chyba dobrze, prawda? A czy plac wodny też jest taka komisja powołana, która będzie sprawdzać wszystko, czy było wykonane, jak to było wykonane i ocena tego wszystkiego, bo na plac wodny idą następne pieniądze, nie? W związku z tym... Aha, i jest już... I jest ta inwentaryzacja zrobiona, tak? A czy firma, z którą myśmy tam mieli problemy, to ona wróciła te pieniążki? Coś tam się podziało? Bo nie wiedzieliśmy, słyszeliśmy ostatnio, że do sądu, ale nie wiem, czy miasto wystąpiło do sądu? Znaczy, po to było to robione, żeby między innymi przygotować całą dokumentację dla sądu i żeby sąd rozstrzygnął o tym. Czy jeszcze nie ma rozstrzygnięcia? Nie ma, nie ma. Dobrze. I wiem, że pan też nie może podać, bo nie, absolutnie nie proszę o to, kto dostał tą WZ-kę, ale w jakim terenie została wydana, na jaki teren Rabki WZ-ka została wydana, bo też pan podał w sprawozdaniu, że została na budowę wydana WZ-ka. Co to mogło być? Bo ja cały czas mam na uwadze te tereny, o które my tak walczymy i je chronimy. Mam nadzieję, że nie tam. No nie powiem panu, bo ja to pisałam sobie w punkcikach. Gdzieś może przy końcu, bo tak według moich punktów wychodzi. To jest informacja odtrząca przygotowanych z Wydziału GGG do AGZ na potrzeby wydanych decyzji WZZT. Czyli może o to chodziło. Dlatego my nie podajemy ilości decyzji. Że wydana WZ-ka, jedna WZ-ka, tak zanotowałam, przepraszam. Znaczy ja tutaj mam wpisane to, co dotyczyło geodezji. Tak. Dokonanie 12 uzgodnień w toczących się sprawach związanych z WZT i ZT. Aha, tak. Okej, dobrze, to ja źle to zapisałam, przepraszam. Dobrze, to wszystko wiem, dziękuję. Gdzie, przepraszam? Na BIP-ie, tak. Jedno jest jeszcze u nas. No, wyczerpania wszystkich tematów dobrnęliśmy do punktu 8, czyli zamknięcia. Zamykam 52. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.